Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Podróż księcia następcy zaczęła się w najpiękniejszej porze roku, w miesiącu Fanemut, koniec grudnia, początek stycznia. Woda spadła do połowy wysokości, odsłaniając coraz nowe płaty ziemi. Od Tebów wpłynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą. W Dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano łubin, len, jęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe. Odprowadzony do przystani memfijskiej przez kapłanów, najwyższych urzędników państwa, gwardię jego świątobliwości Faraona i tłumy ludu, książę-namiestnik Ramzes wszedł do złocistej barki około 10 rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, 20 żołnierzy robiło wiosłami, zaś pod masztem i na obu końcach łodzi zajęli miejsce najlepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, drudzy komenderowali wioślarzami, inni nadawali kierunek statkowi. Ramzes zaprosił do swej barki najczcigodniejszego kapłana Memfresa i świętego ojca Mentezufisa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu władzy. Wezwał też dostojnego nomarchę Memfisu, który księcia odprowadzał do granic swej prowincji. Na kilkaset kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dostojnika Otoesa, który był nomarchą Aa, prowincji sąsiadującej z Memfisem. Zaś za księciem uszykowały się niezliczone statki zajęte przez dwór, kapłanów, oficerów i urzędników. Żywność i służba odjechały wcześniej. Nil do Memfisu płynie między dwoma pasmami gór. Dalej góry skręcają na wschód i zachód, a rzeka dzieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką równinę. Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Mefresem. W tej chwili jednak zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wyjść spod namiotu i ukazać się ludowi. Lecz wrzawa zamiast zmniejszać się rosła. Na obu brzegach stały i wciąż zwiększały się tłumy półnagich wyrobników lub odzianych w świąteczne szaty mieszczan. Bardzo wielu miało wieńce na głowach, prawie wszyscy zielone gałązki w rękach. Niektóre grupy śpiewały, wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki fletów. Gęsto ustawione wśród rzeki żurawie z kubłami próżnowały. Natomiast krążył po Nilu rój drobnych czółenek, których osady rzucały kwiaty pod barkę następcy. Niektórzy sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem. Ależ oni tak mnie pozdrawiają, jak jego świątobliwość, myślał książę. I wielka duma opanowała jego serce na widok tylu strojnych statków, które mógł zatrzymać jednym skinieniem, i tych tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje zajęcia i narażali się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spojrzeć w jego boskie oblicze. Szczególnie upajał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu, nie ustający ani na chwilę. Krzyk ten napełniał mu pierś, uderzał do głowy, podnosił go. Zdawało się księciu, że gdyby skoczył z pomostu, nawet nie dosięgnąłby wody, gdyż zapał tłumu porwałby go i uniósł nad ziemię jak ptaka. Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi. Postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i książę spostrzegł coś, czego się nie spodziewał. Podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskały i śpiewały, w dalszych widać było kije, gęsto i szybko spadające na niewidzialne grzbiety. Zdziwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy Memfisu. Spojrzyj, no wasza dostojność, tam kije są w robocie? Nomarcha przysłonił ręką oczy, szyja poczerwieniała mu. Wybacz, najdostojniejszy panie, ale ja źle widzę. Biją, z pewnością biją, powtarzał książę. To jest możliwe, odparł nomarcha. Zapewne policja schwytała bandę złodziei. Niezbyt zadowolony, następca poszedł na tył statku, między inżynierów, którzy nagle skręcili ku środkowi rzeki i z tego punktu spojrzał ku Memfisowi. Brzegi w górze Nilu były prawie puste, czółenka znikły, żurawie czerpiące wodę pracowały, jak gdyby nic nie zaszło. — Już skończyła się uroczystość? — zapytał książę jednego z inżynierów, wskazując w górę rzeki. — Tak, ludzie wrócili do roboty — odparł inżynier. — Bardzo prędko. — Muszą odzyskać czas stracony — rzekł nieostrożny inżynier. Następca drgnął i bystro spojrzał na mówiącego, lecz wnet uspokoił się i wrócił pod namiot. Okrzyki nic go już nie obchodziły. Był pochmurny i milczący. Po wybuchu dumy uczuł pogardę dla tłumu, który tak prędko przechodził od zapału do żurawi czerpiących błoto. W tej okolicy Nil zaczyna dzielić się na odnogi. Statek naczelnika Nomesu A skręcił ku zachodowi i po godzinnej jeździe przybił do brzegu.
Tłumy były jeszcze liczniejsze aniżeli pod Memfisem. Ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią. Między ludem coraz częściej można było napotkać obce twarze i ubiory. Gdy książę wysiadł na ląd, zbliżyli się kapłani z baldachimem, a dostojny nomarcha Otoes rzekł do niego: bądź pozdrowiony, namiestniku boskiego Faraona w granicach Nomesu Aa. Na znak łaski swej, która jest dla nas niebieską rosą, zechciej złożyć ofiarę bogu Ptah, który jest naszym patronem, i przyjmij pod swoją opiekę i władzę ten Nomes z jego świątyniami, urzędnikami, ludem, bydłem, zbożem i wszystkim, co się tu znajduje. Następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów, pachnących, uróżowanych, ubranych w szaty haftowane złotem. Byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy, miejscowa arystokracja. Ramzes przypatrywał im się z uwagą. — Aha! — zawołał. — Zdawało mi się, że czegoś brakuje tym panom i już widzę. Oni nie mają peruk. — Ponieważ ty, najdostojniejszy panie, nie używasz peruki, więc i nasza młodzież ślubowała sobie nie nosić tego stroju — odparł nomarcha. Po tym objaśnieniu jeden z młodych ludzi stanął za księciem z wachlarzem, drugi z tarczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód. Następca szedł pod baldachimem, przed nim kapłan z puszką, w której paliły się kadzidła, i kilka młodych dziewcząt rzucających róże na ścieżkę, którą książę miał przechodzić. Lud w świątecznych strojach z gałązkami w rękach tworzył szpaler i krzyczał, śpiewał lub padał na twarz przed zastępcą faraona. Ale książę spostrzegł, że mimo głośnych oznak radości twarze są martwe i zakłopotane. Zauważył też, że tłum jest podzielony na grupy, którymi dyrygują jacyś ludzie, i że uciecha odbywa się na komendę. I znowu uczuł w sercu chłód pogardy dla tego motłochu, który nawet cieszyć się nie umie. Zwolna orszak zbliżył się do murowanej kolumny, która odgraniczała Nomes A od Nomesu Memfijskiego. Na kolumnie z trzech stron znajdowały się napisy dotyczące rozległości, ludności i liczby miast prowincji. Z czwartej strony stał posąg bożka Ptah, okręconego od stóp do piersi w powijaki, w zwykłym czepcu na głowie, z laską w ręku. Jeden z kapłanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kadzidłem. Następca, odmawiając przepisane modlitwy, wyciągnął kadzielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się skłonił. Okrzyki ludu i kapłanów wzmogły się jeszcze bardziej, choć między arystokratyczną młodzieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogodzenia się z Herhorem okazywał wielki szacunek bogom i kapłanom, lekko zmarszczył brwi i w jednej chwili młodzież zmieniła postawę. Wszyscy spoważnieli, a niektórzy upadli na twarz przed kolumną. Zaprawdę, pomyślał książę, ludzie szlachetnego urodzenia lepsi są aniżeli ten motłoch. Cokolwiek czynią, sercem czynią, nie jak ci, którzy wrzeszcząc na moją cześć radzi, by jak najprędzej wrócić do swoich dóbr i warsztatów. Teraz lepiej niż kiedykolwiek zmierzył odległość, jaka istniała pomiędzy nim a prostakami, i zrozumiał, że tylko arystokracja jest klasą, z którą łączyła go wspólność uczuć. Gdyby nagle znikli ci strojni młodzieńcy i piękne kobiety, których płonące spojrzenia śledzą każdy jego ruch, ażeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy, gdyby ci znikli, książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotniejszym aniżeli w pustyni. 8 murzynów przyniosło lektykę ozdobioną nad baldachimem strusiemi piórami i książę, wsiadłszy w nią, udał się do stolicy Nomesu, Sochem, gdzie zamieszkał w rządowym pałacu. Pobyt Ramzesa w tej prowincji, o kilka mil zaledwie oddalonej od Memfisu, ciągnął się miesiąc. Cały zaś ten czas upłynął mu na przyjmowaniu próśb, odbieraniu hołdów, na prezentacjach urzędników i ucztach. Uczty odbywały się podwójne. Jedne w pałacu, w których brała udział tylko arystokracja, drugie w dziedzińcu zewnętrznym, gdzie pieczono całe woły, zjadano setki sztuk chleba i wypijano setki dzbanów piwa. Tu raczyła się służba książęca i niżsi urzędnicy Nomesu. Ramzes podziwiał hojność nomarchy i przywiązanie wielkich panów, którzy dniem i nocą otaczali namiestnika, czujni na każde jego skinienie i gotowi spełniać rozkazy. Nareszcie, zmęczony zabawami, książę oświadczył dostojnemu Otoesowi, że chce bliżej poznać gospodarstwo prowincji. Taki bowiem otrzymał rozkaz od jego świątobliwości Faraona. Życzeniu stało się zadość. Nomarcha poprosił księcia, aby usiadł do lektyki niesionej tylko przez dwóch ludzi, i z wielkim orszakiem zaprowadzono go do świątyni bóstwa Hator. Tam orszak został w przysionku, a nomarcha kazał tragarzom wnieść księcia na szczyt jednego z pylonów i sam mu towarzyszył. Ze szczytu sześciopiętrowej wieży, skąd kapłani obserwowali niebo i za pomocą kolorowych chorągwi porozumiewali się z sąsiednimi świątyniami w Memfis, Atribis i Anu, wzrok ogarniał w kilkumilowym promieniu prawie całą prowincję.
Z tego też miejsca dostojny Otoes pokazywał księciu, gdzie leżą pola i winnice Faraona, który kanał oczyszcza się obecnie, która tama ulega naprawie, gdzie znajdują się piece do topienia bronzu, gdzie śpichlerze królewskie, gdzie bagna zarosłe lotosem i papirusem, które pola są zasypane piaskiem i tak dalej. Ramzes był zachwycony pięknym widokiem i gorąco podziękował Otoesowi za doznaną przyjemność. Lecz gdy wrócił do pałacu i wedle rady ojca zaczął notować wrażenia, przekonał się, że jego wiadomości o ekonomicznym statusie nomesu Aa nie rozszerzyły się. Po kilku dniach znowu zażądał od Otoesa wyjaśnień dotyczących administracji prowincją. Wówczas dostojny pan kazał zgromadzić się wszystkim urzędnikom i przedefilować przed księciem, który w głównym dziedzińcu siedział na wzniesieniu. Więc przesuwali się około namiestnika wielcy i mali podskarbiowie, pisarze od zbóż, wina, bydła i tkanin, naczelnicy mularzy i kopaczy, inżynierowie lądowi i wodni, lekarze różnych chorób, oficerowie pułków robotniczych, pisarze policji, sędziowie, dozorcy więzienni, nawet paraszytowie i oprawcy. Po nich dostojny nomarcha przedstawił Ramzesowi jego własnych urzędników tej prowincji. Książę zaś z niemałym zdziwieniem dowiedział się, że w nomesie Aa i w mieście Sochem posiada osobnego woźnicę i łucznika, nosiciela tarczy, włóczni i topora, kilkunastu lektykarzy, kilku kucharzy, podczaszych, fryzjerów i wielu innych służebników odznaczających się przywiązaniem i wiernością, choć Ramzes wcale ich nie znał i nawet nie słyszał ich nazwisk. Zmęczony i znudzony jałowym przeglądem urzędników, książę upadł na duchu. Przerażała go myśl, że on nic nie pojmuje, że więc jest niezdolny do kierowania państwem. Lecz nawet przed samym sobą lękał się przyznać do tego, bo jeżeli nie potrafi rządzić Egiptem, a inni poznają się na tem, co mu pozostanie? Tylko śmierć. Ramzes czuł, że poza tronem nie ma dla niego szczęścia, że bez władzy nie mógłby istnieć. Lecz gdy parę dni odpoczął, o ile można było odpoczywać w chaosie dworskiego życia, znowu wezwał do siebie Otoesa i rzekł mu: prosiłem waszą dostojność, ażebyś mnie wtajemniczył w rządy swego nomesu. Zrobiłeś tak, pokazałeś mi kraj i urzędników, ale ja jeszcze nic nie wiem. Owszem, jestem jak człowiek w podziemiach naszych świątyń, który widzi dokoła siebie tyle dróg, że w końcu nie może wyjść na świat. Nomarcha zafrasował się. Co mam robić? Zawołał. Czego chcesz ode mnie, władco? Rzeknij tylko słowo, a oddam ci mój urząd, majątek, nawet głowę. A widząc, że książę łaskawie przyjmuje te zapewnienia, prawił dalej. W czasie podróży widziałeś lud tego nomesu. Powiesz, że nie byli to wszyscy. Zgoda. Każę, ażeby wyszła cała ludność, a jest jej mężów, kobiet, starców i dzieci około 200 000 sztuk. Z wierzchołka pylonu raczyłeś oglądać nasze terytorium, lecz jeżeli pragniesz, możemy z bliska obejrzeć każde pole, każdą wieś i ulicę miasta Sochem. Nareszcie pokazałem ci urzędników, między którymi prawda, że brakowało najniższych. Ale wydaj rozkaz, a wszyscy staną jutro przed twoim obliczem i będą leżeli na brzuchach swych. Cóż mam więcej uczynić? Odpowiedz, dostojny panie. Wierzę ci, że jesteś najwierniejszy, odparł książę. Objaśnij mi więc dwie rzeczy. Jedną, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości Faraona? Drugą, co ty sam robisz w nomesie? Otoes zmieszał się, a książę prędko dodał: chcę wiedzieć, co tu robisz i jakimi sposobami, gdyż jestem młody i dopiero zaczynam rządy. Ale mądrość masz stuletniego starca, szepnął nomarcha. Godzi się więc, mówił książę, ażebym ja wypytywał doświadczonych, a ty, żebyś mi udzielał nauk. Wszystko pokażę waszej dostojności i opowiem, rzekł Otoes, ale trzeba nam wydostać się w miejsce, gdzie nie ma tej wrzawy. Istotnie w pałacu, który zajmował książę, na dziedzińcach wewnętrznych i zewnętrznych tłoczyło się takie mnóstwo ludzi jak na jarmarku. Jedli oni, pili, śpiewali, mocowali się lub gonili, a wszystko na chwałę namiestnika, którego byli sługami. Jakoż około 3:00 po południu nomarcha kazał wyprowadzić dwa konie, na których razem z księciem wyjechali z miasta na zachód. Dwór zaś został w pałacu i bawił się jeszcze weselej. Dzień był piękny, chłodny, ziemia okryta zielonością i kwieciem. Nad głowami jeźdźców rozlegały się śpiewy ptaków, powietrze było pełne woni. Jak tu przyjemnie, zawołał Ramzes, pierwszy raz od miesiąca mogę zebrać myśli. A już zacząłem wierzyć, że w mojej głowie osiedlił się cały pułk wozów wojennych i że od rana do nocy odbywa musztrę. Taki jest los mocarzy świata, odparł nomarcha. Stanęli na wzgórzu. U stóp ich leżała ogromna łąka, przecięta błękitną strugą. Na północy i na południu bieliły się mury miasteczek.
Za łąką, aż do krańca horyzontu ciągnęły się czerwone piaski pustyni zachodniej, od której niekiedy wiało tchnienie upalnego wiatru jak z pieca. Na łące pasły się niezliczone stada zwierząt domowych. Rogate i bezrogie woły, owce, kozły, osły, antylopy, nawet nosorożce. Tu i ówdzie było widać kępy moczarów, obrosłych roślinami wodnymi i krzakami, w których roiły się dzikie gęsi, kaczki, gołębie, bociany, ibisy i pelikany. Spojrzyj, panie, rzekł nomarcha, oto obraz naszego kraju Kenech, Egiptu. Ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń, zasypał go roślinnością i zwierzętami, ażeby mieć z nich pożytek. Potem dobry Bóg wziął na siebie ludzką postać i był pierwszym faraonem. A gdy poczuł, że mu ciało więdnie, opuścił je i wstąpił w swego syna, a następnie w jego syna. Tym sposobem Ozyrys żyje między nami od wieków jako faraon i ciągnie korzyści z Egiptu i z jego bogactw, które sam stworzył. Rozrósł się pan jak potężne drzewo. Konarami jego są wszyscy królowie egipscy, gałęźmi nomarchowie i kapłani, a gałązkami stan rycerski. Widzialny Bóg zasiada na tronie ziemskim i pobiera należny mu dochód z kraju. Niewidzialny przyjmuje ofiary w świątyniach i przez usta kapłanów opowiada swoją wolę. Mówisz prawdę, wtrącił książę. Tak jest napisano. Ponieważ Ozyrys Faraon, ciągnął nomarcha, nie może sam zajmować się ziemskim gospodarstwem, więc polecił czuwać nad swoim majątkiem nam, nomarchom, którzy z jego krwi pochodzimy. To jest prawda, rzekł Ramzes. Nawet niekiedy słoneczny Bóg wciela się w nomarchę i daje początek nowej dynastii. Tak powstały dynastia memfiska, elefantyńska, tenebeńska, ksoicka. Rzekłeś, panie, mówił dalej Otoes, a teraz odpowiem na to, o co mnie pytałeś. Pytałeś, co ja tu robię w Nomesie. Pilnuję majątku Ozyrysa Faraona i mojej w nim cząstki. Spojrzyj na te stada. Widzisz różne zwierzęta. Jedne dają mleko, inne mięso, inne wełnę i skóry. Podobnie ludność Egiptu. Jedni dostarczają zbóż, inni wina, tkanin, sprzętów, budynków. Moją zaś rzeczą jest pobrać od każdego, co winien i złożyć u stóp Faraona. W dozorowaniu tak licznych stad sam nie podołałbym, więc wybrałem sobie czujne psy i mądrych pasterzów. Jedni doją zwierzęta, strzygą, zdejmują z nich skóry. Inni pilnują, aby złodziej nie pokradł ich lub nie poszarpał drapieżnik. Podobnież z Nomesem, nie zdążyłbym zebrać wszystkich podatków i ustrzec ludzi od złego, więc mam urzędników, którzy robią, co jest słuszne, a mnie składają rachunki ze swoich czynności. Wszystko jest prawdą, przerwał książę, znam to i rozumiem, lecz nie mogę dojść, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości, chociaż tak są pilnowane. Chciej przypomnieć sobie, wasza dostojność, odparł nomarcha, że Bóg Set, choć jest rodzonym bratem słonecznego Ozyrysa, nienawidzi go, walczy z nim i psuje wszelkie jego dzieła. On zsyła śmiertelne choroby na ludzi i bydło, on sprawia, że przybór Nilu jest za mały lub zanadto gwałtowny. On na Egipt w porze gorącej rzuca tumany piasków. Gdy rok jest dobry, Nil dosięga pustyni. Gdy zły, pustynia przychodzi do Nilu, a wówczas i dochody królewskie muszą być mniejsze. Spojrzyj, wasza cześć, mówił wskazując łąkę. Liczne są te stada, ale za mojej młodości były liczniejsze. A kto temu winien? Nikt inny, tylko Set, któremu nie oprą się ludzkie siły. Ta łąka, dziś ogromna, była niegdyś jeszcze większą. I z tego miejsca nie widywano pustyni, która nas dziś przeraża. Gdzie bogowie walczą, człowiek nie poradzi. Gdzie Set zwycięża Ozyrysa, któż mu zabiegnie drogę? Dostojny Otoes skończył. Książę zwiesił głowę. Niemało nasłuchał się on w szkołach o łasce Ozyrysa i niegodziwościach Seta. I jeszcze dzieckiem będąc, gniewał się, że z Setem nie zrobiono ostatecznych rachunków. Jak ja urosnę, myślał wówczas, a udźwignę włócznię, poszukam Seta i spróbujemy się. I oto patrzał dziś na niezmierny obszar piasków, państwo złowrogiego boga, który umniejszał dochody Egiptu, ale o walce z nim nie myślał, bo jak tu walczyć z pustynią? Można ją tylko omijać albo w niej zginąć. Koniec rozdziału 21. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1.
Pobyt w nomesie Aa tak zmęczył następcę tronu, że dla odpoczynku i zebrania myśli kazał zaprzestać wszelkich uroczystości na swoją cześć i zapowiedział, aby w czasie podróży ludność nigdzie nie występowała z powitaniami dla niego. Orszak książęcy dziwił się, nawet trochę gorszył, ale rozkaz wykonano i Ramzes znowu odzyskał trochę spokojności w życiu. Miał teraz czas do musztrowania żołnierzy, co było jego najmilszym zajęciem, i mógł nieco skupić myśli zwichrzone. Zamknięty w najodleglejszym kącie pałacu, książę począł zastanawiać się, o ile spełnił rozkazy ojca. Własnymi oczyma obejrzał nomes Aa, jego pola, miasteczka, ludność i urzędników. Sprawdził też, że wschodni brzeg prowincji uległ najazdowi pustyni. Spostrzegł, że ludność robocza jest obojętna i głupia, że robi tylko to, co jej każą, a i to niechętnie. Wreszcie przekonał się, że naprawdę wiernych i kochających poddanych znaleźć można tylko wśród arystokracji. Są oni bowiem albo spokrewnieni z rodem faraonów, albo należą do stanu rycerskiego i są wnukami żołnierzy, którzy walczyli pod Ramzesem Wielkim. W każdym razie ci ludzie szczerze garnęli się do dynastii i gotowi byli służyć jej z prawdziwym zapałem, nie jak chłopi, którzy, odkrzyczawszy powitanie, czym prędzej biegli do swoich świń i wołów. Główny jednak cel posłannictwa był nierozstrzygnięty. Ramzes nie tylko jasno nie widział przyczyny zmniejszenia się królewskich dochodów, ale nawet nie umiał sformułować pytania, dlaczego jest źle i jak poprawić złe. Czuł tylko, że legendowa wojna boga Seta z bogiem Ozyrysem niczego nie wyjaśnia i wcale nie podaje środków zaradczych. Książę zaś, jako przyszły faraon, chciał mieć wielkie dochody, takie jak dawni władcy Egiptu. I kipiał gniewem na samą myśl, że wstąpiwszy na tron może być równie ubogim jak ojciec, jeżeli nie uboższym. Nigdy, wołał książę, zaciskając pięści. Dla powiększenia królewskich majątków był gotów rzucić się z mieczem na samego boga Seta i tak porąbać go w kawały, jak on zrobił to ze swym bratem Ozyrysem. Ale zamiast okrutnego bóstwa i jego legionów widział dookoła siebie pustkę, ciszę i niewiadomość. Pod wpływem tych szamotań się z własnymi myślami zaczepił raz arcykapłana Mefresa. Powiedz mi, święty ojcze, któremu znana jest wszelka mądrość, dlaczego dochody państwa zmniejszają się i w jaki sposób można by je powiększyć? Arcykapłan wzniósł ręce do góry. Niech będzie błogosławiony, zawołał, duch, który podszepnął ci, dostojny panie, takie myśli. O, bodajbyś poszedł śladami wielkich faraonów, którzy pokryli Egipt świątyniami, a za pomocą tam i kanałów zwiększyli obszar urodzajnych gruntów. Starzec był tak wzruszony, że zapłakał. Przede wszystkim, odparł książę, odpowiedz mi na to, o co pytam. Bo czyliż można myśleć o budowaniu kanałów i świątyń, gdy skarb jest pusty? Na Egipt spadło największe nieszczęście. Jego władcom grozi ubóstwo. To przede wszystkim należy zbadać i poprawić, a reszta znajdzie się. O tem, książę, dowiesz się tylko w świątyniach, u stóp ołtarzy, mówił arcykapłan. Tylko tam szlachetna ciekawość twoja może być zaspokojona. Ramzes rzucił się niecierpliwie. Przed oczyma waszej dostojności świątynie zasłaniają cały kraj, nawet skarb faraona. Jestem przecie kapłańskim uczniem, wychowałem się w cieniu świątyń, znam tajemnicze widowiska, na których przedstawiacie złość Seta, a śmierć i odradzanie się Ozyrysa. I cóż mi z tego? Gdy ojciec zapyta mnie, w jaki sposób napełnić skarbiec, nic nie odpowiem. Chyba powinienem bym go namawiać, ażeby jeszcze dłużej i częściej modlił się, niż to robi dotychczas. Bluźnisz, książę, bo nie znasz wysokich obrzędów religii. Gdybyś je poznał, odpowiedziałbyś na wiele pytań, które cię dręczą. A gdybyś widział to, co ja widziałem, uwierzyłbyś, że najważniejszą sprawą dla Egiptu jest podźwignąć jego świątynię i kapłanów. Starcy po raz drugi w życiu stają się dziećmi, pomyślał książę i przerwał rozmowę. Arcykapłan Mefres był zawsze bardzo pobożny, lecz w ostatnich latach posuwał się nawet do dziwactw w tym kierunku. Dobrze bym wyszedł, mówił do siebie Ramzes, oddawszy się w ręce kapłanów dla asystowania ich dziecinnym obrządkom. A może Mefres kazałby i mnie całe godziny wystawać przed ołtarzem z podniesionymi rękoma, jak to sam podobno robi, spodziewając się cudów. W miesiącu Farmuti, koniec stycznia, początek lutego, książę pożegnał Otoesa, aby przenieść się do nomesu Hak. Podziękował nomarsze i panom za wspaniałe przyjęcie, ale w duszy miał smutek, czując, że nie wywiąże się z zadania, które włożył na niego ojciec. Odprowadzony przez rodzinę i dwór Otoesa, namiestnik z orszakiem swym przeprawił się na prawy brzeg Nilu, gdzie powitał go dostojny nomarcha Ranuzer z panami i kapłanami. Gdy książę stanął na ziemi Hak, kapłani podnieśli w górę posążki bożka Atmu, patrona prowincji. Urzędnicy padli na twarz, a nomarcha podał mu złoty sierp, prosząc, aby jako zastępca faraona rozpoczął żniwo. W tej porze bowiem należało zbierać jęczmień.
Ramzes przyjął sierp, ściął parę garści kłosów i spalił je z kadzidłem przed Bogiem, pilnującym granic. Po nim zrobił to samo nomarcha i wielcy panowie, a nareszcie zaczęli żniwo chłopi. Zbierali oni tylko kłosy, które pakowano w worki, słoma zaś zostawała w polu. Wysłuchawszy nabożeństwa, które znudziło go, książę stanął na dwukolnym wozie. Wysunął się orszak wojska, za nim kapłani, dwaj panowie prowadzili za uzdy konie następcy. Za następcą, na drugim wozie, jechał nomarcha Ranuzer, a za nim ogromny orszak panów i sług dworskich. Lud zgodnie z wolą Ramzesa nie wystąpił, lecz chłopi pracujący w polu na widok procesji upadli twarzami na ziemię. W ten sposób, przeszedłszy kilka pontonowych mostów rzuconych na odnogi Nilu i kanały, książę nad wieczorem dojechał do miasta Anu, stolicy prowincji. Przez kilka dni ciągnęły się uczty powitalne, składano namiestnikowi hołdy, przedstawiano mu urzędników. W końcu Ramzes zażądał przerwania uroczystości i prosił nomarchę o zaznajomienie go z bogactwami Nomesu. Przegląd zaczął się nazajutrz i trwał parę tygodni. Co dzień na podwórze pałacu, w którym mieszkał następca, przychodziły rozmaite cechy rzemieślnicze pod komendą cechowych oficerów, aby okazać księciu swoje wyroby. Więc kolejno przeciągali fabrykanci broni z mieczami, włóczniami i toporami, fabrykanci instrumentów muzycznych z piszczałkami, trąbkami, bębnami i arfami. Po tych przyszedł wielki cech stolarski, który okazywał krzesła, stoły, kanapy, lektyki i wozy ozdobione bogatymi rysunkami, wykładane różnokolorowym drzewem, perłową masą i kością słoniową. Potem niesiono metalowe naczynia kuchenne, ruszty do ognisk, rożny, dwuuszne garnki i płytkie rynki z pokrywkami. Jubilerowie popisywali się cudnej piękności pierścieniami ze złota, bransoletami na ręce i nogi z elektronu, czyli mieszaniny złota i srebra, łańcuchami. Wszystko to kunsztownie rzeźbione, wysadzane drogimi kamieniami lub różnokolorową emalią. Zamknęli pochód garncarze, niosący przeszło 100 gatunków naczyń glinianych. Były tam wazy, garnki, misy, dzbany i kruże, najrozmaitszej formy i wielkości, pokryte malowidłami, ozdobione głowami zwierząt i ptaków. Każdy cech składał księciu ofiary ze swoich najpiękniejszych wyrobów. Zapełniły one dużą salę, choć nie było między nimi dwóch do siebie podobnych. Po skończeniu ciekawej, lecz i nużącej wystawy, jego dostojność Ranuzer spytał księcia, czy jest zadowolony. Następca zamyślił się. Piękniejsze rzeczy, odparł, widziałem chyba w świątyniach albo w pałacach mego ojca. Ponieważ jednak mogą kupować je tylko ludzie bogaci, więc nie wiem, czy skarb państwa ma z nich dość wielkie dochody. Nomarchę zdziwiła ta obojętność dla dzieł sztuki w młodym panu, a zaniepokoiła troska o dochody. Chcąc jednak zadowolić Ramzesa, zaczął od tej pory oprowadzać go po fabrykach królewskich. Więc jednego dnia zwiedzili młyny, gdzie niewolnicy w kilkuset żarnach i stępach przygotowywali mąkę. Byli w piekarniach, gdzie wypiekano chleb i suchary dla wojska, tudzież w fabryce, gdzie robiono konserwy z ryb i mięsa. Oglądali wielkie garbarnie i warsztaty sandałów, huty, gdzie topiono brąz na naczynia i oręże, potem cegielnie, cechy tkaczów i krawców. Zakłady te mieściły się we wschodniej części miasta. Ramzes z początku oglądał je ciekawie, ale bardzo prędko obrzydł mu widok robotników, którzy byli wystraszeni, chudzi, mieli chorowitą cerę i blizny od kijów na plecach. Od tej pory bawił krótko w fabrykach, wolał przypatrywać się okolicom miasta Anu. Daleko na wschodzie widać było pustynię, wśród której w roku zeszłym odbywały się manewry pomiędzy korpusem jego i Nitagera. Jak na dłoni widział gościniec, którym maszerowały jego pułki. Miejsce, gdzie z powodu znalezienia skarabeuszów machiny wojenne musiały skręcić na pustynię, a może nawet i to drzewo, na którym powiesił się chłop kopiący kanał. Z tamtego szczytu w towarzystwie Tutmozisa spoglądał na kwitnącą ziemię Gosen i złorzeczył kapłanom. A tam, między wzgórzami, spotkał Sarę, do której zapaliło się jego serce. Dziś jakie zmiany! Już przestał nienawidzić kapłanów od czasu, gdy za sprawą Herhora dostał korpus i namiestnictwo. Sara zaś zobojętniała mu jako kochanka, lecz natomiast coraz żywiej obchodziło go dziecię, którego miała zostać matką. Co ona tam robi? Myślał książę. Już dawno nie miałem od niej wiadomości. A gdy tak patrzył na wschodnie wzgórza i rozpamiętywał niedawną przeszłość, stojący na czele jego świty nomarcha Ranuzer był przekonany, że książę spostrzegł jakieś nadużycia w fabrykach i medytuje nad sposobem ukarania go. Ciekawym, co on zobaczył, mówił w sobie dostojny nomarcha. Czy to, że połowę cegły sprzedano kupcom fenickim? Czy że 10 000 sandałów brakuje w składzie? Czy może jaki podły nędznik szepnął mu co o metalowych hutach? I serce Ranuzera napełnił wielki niepokój.
Nagle książę odwrócił się do świty i wezwał Tutmozisa, który zawsze miał obowiązek znajdować się w pobliżu jego osoby. Tutmozis przybiegł. Następca odszedł z nim jeszcze dalej na stronę. — Słuchaj — rzekł, wskazując pustynię — widzisz ty te góry? — Byliśmy tam zeszłego roku — westchnął dworak. — Przypomniałem sobie Sarę. — Zaraz spalę kadzidło bogom — zawołał Tutmozis, bom już myślał, że od czasu, gdy jesteś namiestnikiem, wasza dostojność zapomniałeś o swoich wiernych sługach. Książę popatrzył na niego i wzruszył ramionami. — Wybierz — mówił — spośród darów, które mi złożono — wybierz kilka najpiękniejszych naczyń, sprzętów, tkanin, a nade wszystko bransolet i łańcuchów i zawieź to Sarze. — Żyj wiecznie, Ramzesie — szepnął elegant, bo jesteś szlachetnym panem. — Powiedz jej — ciągnął książę — że mam serce zawsze dla niej pełne łaski. Powiedz, że chcę, aby pilnowała swego zdrowia i dbała o dziecko, które ma przyjść na świat. Gdy zaś zbliży się czas rozwiązania, a ja spełnię rozkazy ojca mego, powiedz Sarze, że przyjedzie do mnie i osiądzie w mym domu. Nie mogę ścierpieć, ażeby matka mego dziecka tęskniła w samotności. Jedź, uczyń, com rzekł i wracaj z dobrymi wiadomościami. Tutmozis upadł na twarz przed szlachetnym władcą i natychmiast puścił się w drogę. Orszak księcia, nie mogąc odgadnąć treści rozmowy, zazdrościł Tutmozisowi łask pańskich, a dostojny Ranuzer czuł rosnący niepokój w swej duszy. Obym, mówił stroskany, obym nie potrzebował podnosić ręki na samego siebie i w kwiecie wieku osierocić domu. Po cóż nieszczęsny, przywłaszczając sobie dobra jego świątobliwości Faraona, nie pomyślał o godzinie sądu. Twarz jego zrobiła się żółta i nogi chwiały się pod nim, ale książę, opanowany falą wspomnień, nie spostrzegł jego trwogi. Koniec rozdziału 22. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 1. Teraz w mieście Anu nastąpił szereg uczt i zabaw. Dostojny Ranuzer wydobył z piwnic najlepsze wina, z trzech sąsiednich nomesów zjechały najpiękniejsze tancerki, najsławniejsi muzycy, najosobliwsi sztukmistrze. Książę Ramzes miał czas doskonale zapełniony. Z rana musztra wojsk i przyjęcia dygnitarzy, później uczta, widowiska, polowania i znowu uczta. Lecz w chwili, gdy nomarcha Haku był pewny, że namiestnik już znudził się kwestiami administracyjnymi i ekonomicznymi, książę wezwał go do siebie i spytał: — Nomes waszej dostojności należy do najbogatszych w Egipcie? — Tak, choć mieliśmy kilka lat ciężkich — odparł Ranuzer i znowu serce w nim zamarło, a nogi drżeć zaczęły. — To mnie właśnie dziwi — mówił książę — iż z roku na rok zmniejszają się dochody jego świątobliwości. Czy nie mógłbyś mi tego wyjaśnić? — Panie — rzekł nomarcha, schylając głowę do ziemi — widzę, że moi wrogowie w duszy twej zasiali nieufność. Cokolwiek bym więc powiedział, nie trafi do przekonania twego. Pozwól mi zatem nie zabierać już głosu. Niech tu raczej przyjdą pisarze z dokumentami, które będziesz mógł sam dotknąć ręką i sprawdzić. Książę nieco zdziwił się nieoczekiwanym wybuchem, lecz przyjął propozycję. Owszem, uradował się nią. Sądził bowiem, że raporta pisarzów wyjaśnią mu tajemnicę zarządu. Przyszedł tedy na drugi dzień wielki pisarz nomesu Hak, tudzież jego pomocnicy, i przynieśli z sobą kilkanaście zwojów papirusu, zapisanego na obie strony. Gdy rozwinięto je, utworzyły wstęgę szeroką na trzy piędzie dużej ręki, długą na 60 kroków. Książę pierwszy raz widział tak olbrzymi dokument, w którym znajdował się opis jednej tylko prowincji i z jednego roku. Wielki pisarz usiadł na podłodze z podwiniętymi nogami i zaczął: w 33 roku panowania jego świątobliwości Mer-Amen-Ramzesa Nil opóźnił się z wylewem. Chłopi, przypisując to nieszczęście czarnoksięstwu cudzoziemców zamieszkałych w prowincji Hak, zaczęli burzyć domy niewiernych Żydów, Chetów i Fenicjan, przy czym kilka osób zabito. Z rozkazy jego dostojności nomarchy winnych stawiono przed sąd, 25 chłopów, dwóch mularzy i 5 szewców skazano do kopalń, a jednego rybaka uduszono. — Co to za dokument? — przerwał książę. — To sprawozdanie sądowe przeznaczone dla stóp jego świątobliwości. — Odłóż to i czytaj o dochodach skarbowych. Pomocnicy wielkiego pisarza zawinęli odrzucony dokument, a podali mu inny. Dostojnik znowu zaczął czytać. Dnia 5 miesiąca Tot przywieziono do śpichrzów królewskich 600 miar pszenicy, na co główny dozorca wydał pokwitowanie.
Dnia siódmego Tot, wielki skarbnik, dowiedział się i sprawdził, że z zeszłorocznych zbiorów ubyło 148 miar pszenicy. W czasie sprawdzania dwaj robotnicy ukradli miarę ziarna i ukryli je między cegłę, co gdy stwierdzono, oddani zostali pod sąd i zesłani do kopalń za podniesienie ręki na majątek jego świątobliwości. — A tamte 148 miar? — spytał następca. — Myszy zjadły — odpowiedział pisarz i czytał dalej. Piątego Tot przysłano 20 krów, 84 owce na rzeź, które nadzorca wołów kazał oddać pułkowi Krogulec za stosownym pokwitowaniem. Tym sposobem namiestnik dowiadywał się dzień po dniu, ile jęczmienia, pszenicy, fasoli i ziarn lotosu zwieziono do śpichrzów, ile oddano do młynów, ile skradziono i ilu robotników z tego powodu skazano do kopalni. Raport był tak nudny i chaotyczny, że w połowie miesiąca Paofi książę kazał przerwać czytanie. — Powiedz mi, wielki pisarzu — spytał Ramzes — co ty z tego rozumiesz? Co ty wiesz z tego? — Wszystko, co wasza dostojność rozkaże. I zaczął znowu od początku, ale już z pamięci. Dnia piątego miesiąca Tot przywieziono do królewskich śpichrzów. — Dość! — zawołał rozgniewany książę i kazał im iść precz. Pisarze upadli na twarz, potem szybko zabrali zwoje papirusów, znowu upadli na twarz i pędem wynieśli się za drzwi. Książę wezwał do siebie nomarchę Ranuzera. Przyszedł z rękoma złożonymi na piersiach, ale spokojnym obliczem. Dowiedział się bowiem od pisarzów, że namiestnik nie może niczego dojść z raportów i że ich nawet nie wysłuchał. — Powiedz mi, wasza dostojność — zaczął następca — czy i tobie czytają raporty? — Co dzień. — I ty je rozumiesz? — Wybacz, najdostojniejszy panie, ale czyliż mógłbym rządzić nomesem, gdybym tego nie rozumiał? Książę stropił się i zamyślił. Może być, że naprawdę tylko on jest tak nieudolny? A wówczas w co się zamieni jego władza? Siądź, rzekł po chwili, wskazując Ranuzerowi krzesło. Siądź i opowiedz mi, w jaki sposób rządzisz nomesem. Dostojnik pobladł i oczy wywróciły mu się białkami do góry. Ramzes spostrzegł to i zaczął się tłumaczyć. Nie myśl, że nie ufam twej mądrości. Owszem, nie znam człowieka, który mógłby lepiej od ciebie sprawować władzę, ale jestem młody i ciekawy, co to jest sztuka rządzenia. Więc proszę cię, abyś mi udzielił okruchów z twych doświadczeń. Rządzisz nomesem, wiem o tem, a teraz wytłumacz mi, jak się robi rząd. Nomarcha odetchnął i zaczął, opowiem waszej dostojności cały bieg życia mego, abyś wiedział, jak ciężką mam pracę. Z rana, po kąpieli, składam ofiary bogu Amut, potem wołam skarbnika i wypytuję go, czy należycie zbierają się podatki dla jego świątobliwości. Gdy mówi, że tak, chwalę go. Gdy zaś powie, że ci, a ci nie zapłacili, wydaję rozkaz, aby nieposłusznych uwięziono. Następnie wołam dozorcę królewskich stodół, aby wiedzieć, ile przybyło ziarna. Jeżeli dużo, chwalę go. Jeżeli mało, każę dać plagi winnym. Później przychodzi wielki pisarz i mówi, czego z dóbr jego świątobliwości potrzebuje wojsko, urzędnicy i robotnicy. A ja każę wydać za pokwitowaniem. Gdy wyda mniej, chwalę go. Jeżeli więcej, rozpoczynam śledztwo. Po południu przychodzą do mnie kupcy feniccy, którym sprzedają zboże, a do skarbu Faraona wnoszę pieniądze. Potem modlę się i zatwierdzam wyroki sądowe, nad wieczorem zaś policja donosi mi o wypadkach. Niedalej jak onegdaj ludzie z mego nomesu wpadli na terytorium prowincji K i znieważyli posąg boga Sebaka. W sercu uradowałem się, nie jest to bowiem nasz patron. Wszakże skazałem kilku winnych na uduszenie, wielu do kopalń, a wszystkich na plagi. To też w nomesie moim panuje cisza i dobre obyczaje, a podatki spływają co dzień. Chociaż dochody Faraona zmniejszyły się i u was, wtrącił książę. Prawdę rzekłeś, panie, westchnął dostojny Ranuzer. Kapłani mówią, że bogowie rozgniewali się na Egipt za napływ cudzoziemców. Ja jednak widzę, że i bogowie nie gardzą fenickim złotem i drogiemi kamieniami. W tej chwili poprzedzony przez służbowego oficera wszedł na salę kapłan Mentezufis, aby zaprosić namiestnika i nomarchę na jakieś publiczne nabożeństwo. Obaj dostojnicy zgodzili się, a nomarcha Ranuzer okazał przytem tyle pobożności, że aż zadziwił księcia. Kiedy Ranuzer wśród ukłonów opuścił towarzystwo, namiestnik odezwał się do kapłana. Ponieważ, święty proroku, jesteś przy mnie zastępcą najczcigodniejszego Herhora, proszę cię więc, ażebyś mi wytłumaczył jedną rzecz, która serce moje napełnia troską. — Czy potrafię? — odparł kapłan. — Odpowiesz, bo napełnia cię mądrość, której jesteś sługą. Rozważ tylko, co ci rzeknę. Wiesz, po co wysłał mnie tutaj jego świątobliwość Faraon. — Ażebyś, książę, zapoznał się z bogactwami i rządami kraju — wtrącił Mentezufis. — Czynię to. Wypytuję nomarchów, oglądam kraj i ludzi,
Słucham raportów pisarzów, ale nic nie rozumiem, a to zatruwa mi życie i dziwi mnie. Bo kiedy mam do czynienia z wojskowością, wiem wszystko. Ilu jest żołnierzy, koni, wozów. Kiedy oficerowie piją lub zaniedbują służbę, a kiedy pełnią swoje obowiązki. Wiem też, co robić z wojskiem. Gdyby na równinie stał korpus nieprzyjacielski, a żeby go pobić, muszę wziąć dwa korpusy. Gdyby nieprzyjaciel stał w obronnej pozycji, nie wyruszyłbym bez trzech korpusów. Gdy wróg jest niewyćwiczony i walczy w bezładnych tłumach, przeciw jego tysiącowi mogę wystawić 500 naszych żołnierzy i pobiję go. Gdy strona przeciwna ma 1000 toporników i ja 1000, rzucę się na nich i pokonam, jeżeli będę miał do pomocy 100 procarzy. W wojsku, święty ojcze, ciągnął Ramzes, wszystko się widzi jak palce u własnych rąk i na każde pytanie ma się gotową odpowiedź, którą mój rozum ogarnia. Tymczasem w zarządzie nomesów ja nie tylko nic nie widzę, ale mam taki zamęt w głowie, że nieraz zapominam, po co tu przyjechałem. Odpowiedz mi zatem szczerze, jak kapłan i oficer, co to znaczy? Czy nomarchowie mnie oszukują, czy ja jestem nieudolny? Święty prorok zamyślił się. Czy oni śmieliby oszukiwać waszą dostojność? Odparł, nie wiem, bo nie przypatrywałem się ich czynom. Zdaje mi się jednak, że oni księciu dlatego nic nie mogą wytłumaczyć, ponieważ sami nic nie rozumieją. Nomarchowie i ich pisarze, ciągnął kapłan, są jak dziesiętnicy w wojsku. Każdy zna swoją dziesiątkę i zawiadamia o niej wyższych oficerów. Każdy też rozkazuje swojemu oddziałkowi. Ale ogólnego planu, jaki układają wodzowie armii, dziesiętnik nie zna. Naczelnicy nomesów i pisarze zapisują wszystko, cokolwiek zdarzy się w ich prowincji i te raporta przysyłają do stóp Faraona. Lecz dopiero Rada Najwyższa wydobywa z nich miód mądrości. Ależ ja właśnie chcę tego miodu, zawołał książę. Dlaczego mi nie dają? Mentezufis potrząsnął głową. Mądrość państwowa, rzekł, należy do tajemnic kapłańskich, więc może ją zdobyć tylko człowiek poświęcony bogom. Tymczasem wasza dostojność, pomimo wychowania przez kapłanów, jak najbardziej stanowczo usuwasz się od świątyń. Jak to, więc jeżeli nie zostanę kapłanem, nie objaśnicie mnie? Są rzeczy, które wasza dostojność możesz poznać i teraz, jako erpatre. Są, które poznasz jako faraon. Ale są i takie, o których może wiedzieć tylko arcykapłan. Każdy faraon jest arcykapłanem, przerwał książę. Nie każdy, a jeszcze i między arcykapłanami są różnice. Więc, zawołał rozgniewany następca, wy rząd państwa ukrywacie przede mną i ja nie będę mógł spełnić rozkazów mego ojca. To, mówił spokojnie Mentezufis, czego księciu potrzeba, możesz poznać, bo przecie masz najniższe święcenia kapłańskie. Rzeczy te jednak są ukryte w świątyniach za zasłoną, której nikt nie odważy się uchylić bez odpowiednich przygotowań. Ja uchylę. Niech bogowie bronią Egipt od takiego nieszczęścia, odparł kapłan, wznosząc ręce do góry. Czyliż wasza dostojność nie wiesz o tym, że piorun zabije każdego, kto bez odpowiednich nabożeństw dotknąłby zasłony? Każ książę zaprowadzić do świątyni jakiegoś niewolnika lub skazańca i niech tylko wyciągnie rękę, a natychmiast umrze. Bo wy go zabijecie. Każdy z nas umarłby tak samo jak najpospolitszy zbrodniarz, gdyby w świętokradzki sposób zbliżył się do ołtarzy. Wobec bogów, mój książę, faraon i kapłan tyle znaczy, co niewolnik. Więc cóż mam robić? Spytał Ramzes. Szukać odpowiedzi na swoją troskę w świątyni, oczyściwszy się przez modły i posty, odparł kapłan. Jak Egipt Egiptem, żaden władca w inny sposób nie zdobył mądrości państwowej. Pomyślę o tem, rzekł książę, choć widzę z tego, że i najczcigodniejszy Mefres, i ty, święty proroku, chcecie mnie wciągnąć w nabożeństwa jak mego ojca. Wcale nie. Jeżeli wasza dostojność jako faraon ograniczyłbyś się na komenderowaniu wojskiem, musiałbyś zaledwie kilka razy na rok brać udział w nabożeństwach, bo w innych razach zastępowaliby cię arcykapłani. Lecz jeśli chcesz poznać tajemnice świątyń, musisz składać cześć bogom, gdyż oni są źródłem mądrości. Koniec rozdziału 23. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 1. Teraz już Ramzes wiedział, że albo nie spełni rozkazu Faraona, albo musi poddać się woli kapłanów, co go przejmowało gniewem i niechęcią do nich. Nie śpieszył się więc do tajemnic ukrytych w świątyni. Miał jeszcze czas na posty i pobożne zajęcia. Ten zaś gorliwszy zaczął brać udział w ucztach, jakie na jego cześć wyprawiano.
Właśnie powrócił Tutmozis, mistrz we wszelkiej zabawie, i przywiózł księciu dobre wiadomości od Sary. Była zdrowa i pięknie wyglądała, co dziś mniej już obchodziło Ramzesa. Lecz kapłani postawili jego przyszłemu dziecku tak dobry horoskop, że książę był zachwycony. Twierdzili na pewno, że dziecko będzie synem, bardzo obdarowanym od bogów, i jeżeli ojciec będzie go kochał, osiągnie w życiu wielkie zaszczyty. Książę śmiał się z drugiej części tej przepowiedni. Dziwna ich mądrość, mówił do Tutmozisa. Wiedzą, że będzie syn, o czym ja nie wiem, choć jestem ojcem, a wątpią, czy go będę kochał, choć łatwo zgadnąć, że kochałbym to dziecię, nawet gdyby było córką. A o zaszczyty dla niego niech będą spokojni, ja się tym zajmę. W miesiącu Pachono, styczeń-luty, następca przejechał do nomesu Ka, gdzie był podejmowany przez nomarchę Sofra. Miasto Anu leżało o 7 godzin pieszej drogi od Atribis, ale książę przez 3 dni odbywał tę podróż. Na myśl o modlitwach i postach, jakie czekały go przy wtajemniczaniu się w sekreta świątyń, Ramzes czuł coraz większą ochotę do zabaw. Jego orszak odgadł to, więc następowała uciecha po uciesze. Znowu na gościńcach, którymi przejeżdżał do Atribis, ukazały się tłumy ludu z okrzykami, kwiatami i muzyką. Szczególnie pod miastem zapał dosięgnął szczytu. Zdarzyło się nawet, że jakiś olbrzymi robotnik rzucił się pod wóz namiestnika, a gdy Ramzes zatrzymał konie, z gromady wystąpiło 15 młodych kobiet i cały wóz oplotły mu kwiatami. Oni jednak kochają mnie, pomyślał książę. W prowincji Ka już nie zapytywał nomarchy o dochód faraona, nie zwiedzał fabryk, nie kazał sobie czytać raportów. Wiedział, że niczego nie zrozumie, więc odłożył te zajęcia do czasu, gdy będzie wtajemniczonym. Tylko raz, gdy zobaczył, że świątynia boga Sebaka stoi na wysokim wzgórzu, oświadczył chęć wejścia na jej pylon i obejrzenia okolicy. Dostojny Sotra natychmiast spełnił wolę następcy, który znalazłszy się na wieży, spędził parę godzin z wielką uciechą. Prowincja Ka była to żyzna równina. Kilkanaście kanałów i odnóg nilowych przecinało ją we wszystkich kierunkach, niby sieć skręcona ze srebrnych i lazurowych sznurów. Melony i pszenica siana w listopadzie już dojrzewała. Na polach gęsto roili się nadzy ludzie, którzy zbierali ogórki lub sieli bawełnę. Ziemia była pokryta budynkami, które na kilkunastu punktach skupiały się mocniej i tworzyły miasteczka. Większość domów, osobliwie tych, które leżały wśród pól, były to gliniane lepianki, przykryte słomą i palmowymi liśćmi. Za to w miastach domy były murowane, o płaskich dachach, i wyglądały jak białe sześciany, podziurawione w miejscach, gdzie były drzwi i okna. Bardzo często na jednym takim sześcianie stał drugi nieco mniejszy, a na tym trzeci jeszcze mniejszy, i każde piętro wymalowane było innym kolorem. Pod ognistym słońcem Egiptu domy te wyglądały jak wielkie perły, rubiny i szafiry rozrzucone wśród zieleni pól, otoczone palmami i akacjami. Z tego miejsca Ramzes spostrzegł zjawisko, które go zastanowiło. Oto w pobliżu świątyni domy były najpiękniejsze, a w polach kręciło się najwięcej ludności. Folwarki kapłanów są najbogatsze, przypomniał sobie i jeszcze raz przebiegł oczyma świątynie i kaplice, których zwierzy było widać kilkanaście. Ponieważ jednak pogodził się z Herhorem i potrzebował usług od kapłanów, więc nie chciał dłużej zajmować się tą sprawą. W ciągu następnych dni dostojny Sofra urządził dla księcia szereg polowań, posuwając się od miasta Atribis ku wschodowi. Nad kanałami strzelano do ptaków z łuku, chwytano je w ogromne potrzaski z sieci, które od razu zgarniały po kilkanaście sztuk, albo na latających swobodnie wypuszczano sokoły. Gdy zaś orszak księcia wkroczył do wschodniej pustyni, zaczęły się wielkie łowy z psami i panterą na czworonożne zwierzęta, których w ciągu kilku dni zabito i schwytano paręset sztuk. Gdy dostojny Sofra spostrzegł, że książę ma już dość zabaw pod otwartym niebem i noclegów w namiotach, przerwał polowanie i najkrótszymi drogami zawrócił swoich gości do Atribis. Stanęli tu o 4:00 po południu, a nomarcha zaprosił wszystkich do swego pałacu na ucztę. Sam zaprowadził księcia do łazienki, asystował przy kąpieli i z własnej skrzyni wydobył wonności do namaszczenia Ramzesa. Potem dozorował fryzjera, który porządkował włosy namiestnikowi. Wreszcie, ukląknąwszy na podłodze, błagał księcia o łaskawe przyjęcie od niego nowych szat. Była tam świeżo utkana koszula, pokryta haftem, fartuch wyszyty perłami i płaszcz przetykany złotem, bardzo mocny, ale tak delikatny, że można go było zamknąć w 2 rękach. Następca łaskawie przyjął to, oświadczając, że jeszcze nigdy nie otrzymał tak pięknego podarunku. Słońce już zaszło i nomarcha zaprowadził księcia do sali balowej. Był to duży dziedziniec otoczony kolumnadą, wyłożony mozaiką. Wszystkie ściany były pokryte malowidłami, przedstawiającymi sceny z życia przodków Sofry, a więc wojny, morskie podróże i polowania.
Nad budynkiem tym, zamiast dachu, unosił się olbrzymi motyl z różnobarwnymi skrzydłami, które poruszali ukryci niewolnicy dla odświeżenia powietrza. W brązowych kagańcach przybitych do kolumn płonęły jasne pochodnie, wydzielając z siebie pachnące dymy. Sala podzieliła się na dwie części. Jedna była pusta, druga zapełniona stolikami i krzesłami dla biesiadników. W głębi wznosił się pomost, na którym, pod kosztownym namiotem z rozsuniętymi ścianami, stał stolik i kanapa dla Ramzesa. Przy każdym stoliku znajdowały się wielkie wazony z palmami, akacjami i figami. Stół następcy otoczono roślinami iglastymi, które w sali rozlewały woń balsamiczną. Zgromadzeni goście powitali księcia radosnym okrzykiem, a gdy Ramzes zajął miejsce pod baldachimem, skąd był otwarty widok na całą salę, orszak jego zasiadł do stołów. Odezwały się arfy i zaczęły wchodzić damy w bogatych muślinowych szatach z odsłonionymi piersiami, błyszczące od klejnotów. Cztery najpiękniejsze otoczyły Ramzesa, inne zasiadły obok dostojników jego orszaku. W powietrzu unosiła się woń róż, konwalii i fiołków, a książę poczuł, że mu tętna biją w skroniach. Niewolnicy i niewolnice w koszulach białych, różowych i błękitnych zaczęli roznosić ciastka, pieczony drób i zwierzynę, ryby, wino i owoce, tudzież wieńce z kwiatów, które biesiadnicy kładli na głowy. Ogromny motyl coraz szybciej wachlował skrzydłami, a w pustej połowie sali rozpoczęło się widowisko. Po kolei występowały tancerki, gimnastycy, błazny, kuglarze i fechmistrze. Gdy zaś który okazał niezwykły dowód zręczności, widzowie rzucali mu kwiaty ze swoich wieńców lub złote pierścienie. Kilka godzin ciągnęła się uczta przeplatana krzykami na cześć księcia, nomarchy i jego rodziny. Ramzesa, który w postawie półleżącej siedział na łóżku okrytym lwią skórą ze złotymi szponami, obsługiwały cztery damy. Jedna wachlowała go, druga zmieniała mu wieńce na głowie, dwie inne przysuwały potrawy. Pod koniec uczty ta z nich, z którą książę najchętniej rozmawiał, przyniosła mu kielich wina. Ramzes wychylił połowę, resztę podał jej, a gdy wypiła, pocałował ją w usta. Wówczas niewolnicy szybko zaczęli gasić pochodnie, motyl przestał poruszać skrzydłami, a w sali zrobiła się noc i cisza, przerywana nerwowym śmiechem kobiet. Nagle rozległy się prędkie stąpania kilku ludzi i straszny krzyk — Puśćcie mnie! — wołał ochrypły głos męski. — Gdzie jest następca? Gdzie namiestnik? W sali zagotowało się. Kobiety płakały przerażone. Mężczyźni wołali — Co to jest? Zamach na następcę! Hej, warta! Słychać było dźwięk tłuczonych naczyń i trzaski krzeseł. — Gdzie jest następca? — ryczał obcy człowiek. — Warta, brońcie następcy! — odpowiedziano z sali. — Zapalcie światło! — odezwał się młodzieńczy głos następcy. — Kto mnie szuka? Tu jestem! Wniesiono pochodnie. Na sali piętrzyły się wywrócone i połamane sprzęty, między którymi kryli się biesiadnicy. Na estradzie książę wydzierał się kobietom, które krzycząc oplatały mu ręce i nogi. Obok księcia Tutmozis, w potarganej peruce, z brązowym dzbanem w ręku, gotów był walić w łeb każdego, który by się zbliżył. We drzwiach sali ukazało się kilku żołnierzy z obnażonymi mieczami. — Co to jest? Kto tu jest? — wołał przerażony nomarcha. Wreszcie spostrzeżono sprawcę zamętu. Jakiś olbrzym, nagi, pokryty błotem, z krwawymi kręgami na plecach, klęczał na schodach estrady i wyciągał ręce do następcy. — Oto morderca! — wrzasnął nomarcha. — Bierzcie go! Tutmozis podniósł swój dzban. Ode drzwi przybiegli żołnierze. Poraniony człowiek upadł twarzą na schody, wołając — Miłosierdzia, słońce Egiptu! Już mieli go schwycić żołnierze, gdy Ramzes, wydarłszy się kobietom, zbliżył się do nędzarza. — Nie dotykajcie go! — zawołał Ramzes na żołnierzy. — Czego chcesz, człowieku? — Chcę ci powiedzieć o naszych krzywdach, panie. W tej chwili Sofra, zbliżywszy się do księcia, szepnął — To Hyksos! Spójrz, wasza dostojność, na jego kudłatą brodę i włosy. Jego wreszcie zuchwalstwo, z jakim się tu wdarł, dowodzi, że zbrodniarz ten nie jest urodzonym Egipcjaninem. — Kto jesteś? — spytał książę. — Jestem Bakura, robotnik z pułku kopaczy w Sochem. Nie mamy teraz zajęcia, więc nomarcha Otoes kazał nam... — To pijak i wariat! — szeptał wzburzony Sofra. — Jak on przemawia do ciebie, panie? Książę tak spojrzał na nomarchę, że dygnitarz, zgięty w pół, cofnął się. — Co wam rozkazał dostojny Otoes? — pytał namiestnik Bakury. — Kazał nam, panie, chodzić brzegiem Nilu, pływać po rzece, stawać przy gościńcach i robić zgiełk na twoją cześć. I obiecał, że za to wyda nam, co się należy, bo, panie, my już 2 miesiące nie dostawaliśmy nic, ani placków jęczmiennych, ani ryb, ani oliwy do namaszczania ciała. — Cóż wy na to, dostojny panie? — zapytał książę nomarchy. — Niebezpieczny pijak, brzydki kłamca — odparł Sofra. — Jaki żeście to zgiełk robili na moją cześć?
Jak rozkazano, mówił olbrzym, moja żona i ja krzyczały razem z innymi, oby żył wiecznie, a ja skakałem do wody i ciskałem wieńce do statku waszej dostojności, za co miano mi płacić po utenie. Kiedy zaś wasza cześć raczyłeś wjeżdżać łaskawie do miasta Atribis, mnie naznaczono, abym rzucił się pod konie i zatrzymał wóz. Książę zaczął się śmiać. Jako żywo, mówił, nie myślałem, że tak wesoło zakończymy ucztę. A ileż ci zapłacono za to, żeś wpadł pod wóz? Obiecano mi 3 uteny, ale nie zapłacono nic, ani mnie, ani żonie i córce. Również całemu pułkowi nie dano nic do jedzenia przez 2 miesiące. Z czego żyjecie? Z żebraniny albo z tego, co się zapracuje u chłopa. Więc w tej ciężkiej nędzy 3 razy buntowaliśmy się i chcieliśmy wracać do domu, ale oficerowie i pisarze albo obiecywali nam, że oddadzą, albo kazali nas bić. Za ten zgiełk dla mnie? Wtrącił śmiejąc się książę. Prawdę mówi wasza cześć. Otóż wczoraj był bunt największy, za co jego dostojność nomarcha Sofra kazał nas dziesiątkować. Co 10 brał kije. Ja dostałem najwięcej, bom duży i mam do wykarmienia 3 gęby, moją, żony i córki. Zbity wydarłem się im, ażeby upaść na mój brzuch przed tobą, panie, i opowiedzieć nasze żale. Ty nas bij, jeżeliśmy winni, ale niech pisarze wydadzą nam, co się należy, bo z głodu pomrzemy, my, żony i dzieci nasze. To człowiek opętany, zawołał Sofra. Racz spojrzeć, wasza dostojność, ile on mi szkody narobił. 10 talentów nie wziąłbym za te stoły, misy i dzbany. Między biesiadnikami, którzy już odzyskali przytomność, zaczął się szmer. To jakiś bandyta, mówiono. Patrzcie, to naprawdę Hyksos. Jeszcze w nim burzy się przeklęta krew jego dziadów, którzy najechali i zniszczyli Egipt. Takie kosztowne sprzęty, takie ozdobne naczynia, porozbijane w proch. Jeden bunt niezapłaconych robotników więcej sprawia szkody państwu, aniżeli warte są te bogactwa, surowo odezwał się Ramzes. Święte słowa, należy zapisać je na pomnikach. W tejże chwili odezwano się między gośćmi. Bunt odrywa ludzi od pracy i zasmuca serce jego świątobliwości. Nie godzi się, ażeby robotnicy po 2 miesiące nie odbierali żołdu. Z nieukrywaną pogardą spojrzał książę na zmiennych jak obłoki dworaków i zwrócił się do nomarchy. — Oddaję ci — rzekł groźnie — tego skatowanego człowieka. Jestem pewny, że nie spadnie mu włos z głowy, zaś jutro chcę zobaczyć pułk, do którego należy, i przekonać się, czy skarżąc mówił prawdę. Po tych słowach namiestnik wyszedł, zostawiając nomarchę i gości w wielkim strapieniu. Na 2 dzień książę, ubierając się przy pomocy Tutmozisa, zapytał go — czy robotnicy przyszli? — Tak, panie, od świtu czekają na twoje rozkazy. A ten Bakura jest między nimi? Tutmozis skrzywił się i odparł. Zdarzył się dziwny wypadek. Dostojny Sofra kazał go zamknąć w pustej piwnicy swego pałacu. Otóż ten hultaj, bardzo silny człowiek, wyłamał drzwi do 2 lochu, gdzie stało wino, przewrócił 2 dzbanów bardzo kosztownych, a sam tak się spił, że... — Że co? — spytał książę. — Że umarł. Następca zerwał się z krzesła. — I ty wierzysz? — zawołał, — że on sam zapił się na śmierć? — Muszę wierzyć, bo nie mam dowodów, że go zabito — odpowiedział Tutmozis. — Ale ja ich poszukam — wybuchnął książę. Biegał po komnacie i parskał jak rozgniewane lwiątko. Gdy nieco uspokoił się, rzekł Tutmozis, — nie szukaj, panie, winy tam, gdzie jej nie widać, bo nawet świadków nie znajdziesz. Gdyby ktoś w rzeczy samej z rozkazu nomarchy zadławił tego robotnika, nie przyzna się. Sam umarły także nic nie powie. A zresztą, cóż by znaczyła jego skarga na nomarchę? W tych warunkach żaden sąd nie zechce rozpoczynać śledztwa. — A jeżeli ja każę? — spytał namiestnik. — W takim razie przeprowadzą śledztwo i dowiodą niewinności Sofry. Po czym ty, panie, będziesz zawstydzony, a wszyscy nomarchowie, ich krewni i służba zostaną twoimi wrogami. Książę stanął na środku pokoju i myślał. Wreszcie, mówił Tutmozis, wszystko zdaje się przemawiać za tym, że nieszczęsny Bakura był pijakiem albo wariatem, a nade wszystko człowiekiem obcego pochodzenia. Bo czyliż rodowity i przytomny Egipcjanin, choćby przez rok nie pobierał żołdu i 2 razy tyle dostał kijów, czy ośmieliłby się wpadać do pałacu nomarchy i z takim wrzaskiem wzywać ciebie? Ramzes pochylił głowę, a widząc, że w 2 pokoju są dworzanie, rzekł zniżonym głosem. Czy ty wiesz, Tutmozisie, że od czasu, jak wyruszyłem w tę podróż, Egipt zaczyna mi się wydawać jakiś inny? Niekiedy pytam samego siebie, czy ja jestem w obcym kraju? To znowu serce moje niepokoi się, jakbym miał na oczach zasłonę, poza którą dzieją się wszelkie łotrostwa, ale których ja nie mogę dojrzeć. To też i nie wypatruj ich, bo w końcu wyda ci się, żeśmy wszyscy powinni iść do kopalń, odparł ze śmiechem Tutmozis. Pamiętaj, że nomarchowie i urzędnicy są pasterzami twego stada.
Gdy który wydoi miarę mleka dla siebie albo zarżnie owcę, przecie go nie zabijesz ani wypędzisz. Owiec masz za dużo, a o pastuchów trudno. Namiestnik już ubrany przeszedł do sali poczekalnej, gdzie zebrała się jego świta, kapłani, oficerowie i urzędnicy. Następnie razem z nimi opuścił pałac i udał się na dziedziniec zewnętrzny. Był to obszerny plac zasadzony akacjami, pod których cieniem oczekiwali na księcia robotnicy. Na odgłos trąbki cały tłum zerwał się z ziemi i uszykował w pięć szeregów. Ramzes, otoczony błyszczącym orszakiem dostojników, nagle zatrzymał się, chcąc najpierw z daleka obejrzeć pułk kopaczy. Byli to ludzie nadzy, w białych czepcach na głowie i takichże przepaskach około bioder. W szeregach doskonale można było odróżnić brunatnych Egipcjan, ciemnych Murzynów, żółtych Azjatów i białych mieszkańców Libii, tudzież wysp Morza Śródziemnego. W pierwszej linii stali kopacze z oskardami, w drugiej z motykami, w trzeciej z łopatami. Czwarty szereg stanowili tragarze, z których każdy miał drąg i dwa kubełki. Piąty również tragarze, lecz z wielkimi skrzyniami, obsługiwanymi przez dwu ludzi. Przenosili oni wykopaną ziemię. Przed szeregami, co kilkanaście kroków, stali majstrowie. Każdy miał w ręku mocny kij i duży cyrkiel drewniany lub węgielnicę. Kiedy książę zbliżył się do nich, zawołali chórem: „Obyś żył wiecznie!” i uklęknąwszy, uderzyli czołem o ziemię. Następca kazał im powstać i znowu przypatrywał się z uwagą. Byli to ludzie zdrowi i silni, bynajmniej nie wyglądający na takich, którzy od dwóch miesięcy utrzymywali się z żebraniny. Do namiestnika przystąpił nomarcha Sofra ze swoim orszakiem, ale Ramzes, udając, że go nie spostrzegł, zwrócił się do jednego z majstrów. — Jesteście kopaczami z Sochem? — zapytał. Majster, jak długi, upadł twarzą w ziemię i milczał. Książę wzruszył ramionami i zawołał do robotników. — Jesteście z Sochem? — Jesteśmy kopacze z Sochem — odpowiedzieli chórem. — Dostaliście żołd? — Żołd dostaliśmy. Jesteśmy syci i szczęśliwi. Słudzy jego świątobliwości — odparł chór, wybijając każdy wyraz. — W tył zwrot — zakomenderował książę. Odwrócili się. Prawie każdy miał na plecach głębokie i gęste blizny od kijów, ale świeżych pręg nie było. — Oszukują mnie — pomyślał następca. Kazał robotnikom iść do koszar i nie witając się ani żegnając z nomarchą, wrócił do pałacu. — Czy i ty mi powiesz — rzekł w drodze do Tutmozisa — że ci ludzie są robotnikami z Sochem? — Wszakże oni sami to powiedzieli — odparł dworak. Książę zawołał, aby mu podano konia i odjechał do wojsk, obozujących za miastem. Cały dzień musztrował pułki. Około południa na placu ćwiczeń, pod dowództwem nomarchy, ukazało się kilkudziesięciu tragarzy z namiotami, sprzętami, jadłem i winem. Ale książę odprawił ich do Atrybis, a gdy nadszedł czas posiłku dla wojska, kazał sobie podać i jadł owsiane placki z suszonym mięsem. Były to najemne pułki libijskie. Kiedy książę wieczorem kazał im odłożyć broń i pożegnał się z nimi, zdawało się, że żołnierze i oficerowie ulegli szaleństwu. Krzycząc – żyj wiecznie! – całowali jego ręce i nogi, zrobili lektykę z włóczni i płaszczów, ze śpiewami odnieśli księcia do miasta, a w drodze kłócili się o zaszczyt dźwigania go na ramionach. Nomarcha i urzędnicy prowincji, widząc zapał barbarzyńskich Libijczyków i łaskę dla nich następcy, zatrwożyli się. – Oto jest władca! – szepnął do Sofry wielki pisarz. – Gdyby zechciał, ci ludzie pobiliby mieczem nas i dzieci nasze. Strapiony nomarcha westchnął do bogów i polecił się ich łaskawej opiece. Późno w nocy Ramzes znalazł się w swym pałacu i tu powiedziała mu służba, że zmieniono mu pokój sypialny. Dlaczegoż to? Bo w tamtej sypialni widziano jadowitego węża, który skrył się tak, że nie można go znaleźć. W skrzydle sąsiadującym z domem nomarchy znajdowała się nowa sypialnia. Był to czworoboczny pokój otoczony kolumnami. Miał alabastrowe ściany pokryte malowaną płaskorzeźbą, wyobrażającą u dołu rośliny w wazonach, wyżej girlandy z liści oliwkowych i laurowych. Prawie na środku stało wielkie łoże, wykładane hebanem, kością słoniową i złotem. Pokój oświetlały dwie wonne pochodnie. Pod kolumnadą znajdowały się stoliki z winem, jadłem i wieńcami z róż. W suficie był wielki otwór czworoboczny zasłoniony płótnem. Książę wykąpał się i legł na miękkim posłaniu. Jego służba odeszła do dalszych komnat. Pochodnie zaczęły przygasać. Po sypialni wionął chłodny wiatr, nasycony wonią kwiatów. Jednocześnie w górze odezwała się cicha muzyka arf. Ramzes podniósł głowę. Płócienny dach pokoju usunął się i przez otwór w suficie widać było konstelację lwa, a w niej jasną gwiazdę Regulusa. Muzyka arf wzmogła się. Czy bogowie wybierają się do mnie w odwiedziny? Pomyślał z uśmiechem Ramzes. W otworze sufitu błysnęła szeroka smuga światła. Było ono mocne, lecz łagodne.
W chwilę później ukazała się w górze lektyka w formie złotej łodzi, niosącej altankę z kwiatów. Słupy były okręcone girlandami z róż, dach z fijołków i lotosów. Na sznurach spowitych zielonością złota łódź bez szmeru opuściła się do sypialnianej komnaty. Stanęła na podłodze, a spod kwiatów wyszła niepospolitej piękności naga kobieta. Ciało jej miało ton białego marmuru. Od bursztynowej fali włosów płynęła woń upajająca. Kobieta, wysiadłszy ze swej napowietrznej lektyki, uklękła przed księciem. — Jesteś córką Sofry? — spytał jej następca. — Prawdę mówisz, panie. — I mimo to przyszłaś do mnie. Błagać cię, ażebyś przebaczył memu ojcu. Nieszczęśliwy on. Od południa leje łzy i tarza się w popiele. — A gdybym mu nie przebaczył, odeszłabyś? — Nie — cicho szepnęła. Ramzes przyciągnął ją do siebie i namiętnie pocałował. Oczy płonęły mu. — Dlatego przebaczę mu — rzekł. — O, jakiś ty dobry — zawołała, tuląc się do księcia, a potem dodała z przymileniem. — Każesz wynagrodzić szkody, które wyrządził mu ten szalony robotnik? — Każę. — I mnie weźmiesz do swego domu? Ramzes popatrzył na nią. — Wezmę cię, bo jesteś piękna. — Doprawdy? — odparła, obejmując go za szyję. — Przypatrz się lepiej. Między pięknemi Egiptu zajmuję dopiero czwarte miejsce. — Cóż to znaczy? — W Memphis, czy koło Memphis, mieszka twoja najpierwsza. Na szczęście tylko Żydówka. W Sochem jest druga. — Nic o tym nie wiem — wtrącił książę. — O, ty gołąbku, więc zapewne nie wiesz i o trzeciej w Anu. — Czy i ona należy do mego domu? — Nie, wdzięczniku — zawołała, uderzając go kwiatem lotosu. — Gotów jesteś za miesiąc o mnie powiedzieć to samo. Ale ja nie dam zrobić sobie krzywdy. — Jak i twój ojciec. — Jeszcześ mu nie zapomniał? Pamiętaj, że odejdę. — Zostań tu, zostań. Na drugi dzień namiestnik raczył przyjąć hołdy i ucztę od nomarchy Sofra. Publicznie pochwalił jego zarząd prowincją i, aby wynagrodzić szkody wyrządzone przez pijanego robotnika, darował mu połowę naczyń i sprzętów, które otrzymał w mieście Anu. Drugą połowę tych darów zabrała córka nomarchy, piękna Abeb, jako dama dworu. Nadto kazała sobie wypłacić z kasy Ramzesa 5 talentów na stroje, konie i niewolnice. Wieczorem książę, ziewając, rzekł do Tutmozisa: — Jego świątobliwość, ojciec mój, powiedział mi wielką naukę, że kobiety dużo kosztują. — Gorzej, gdy ich nie ma — odparł elegant. — Ale ja mam ich 4 i nawet dobrze nie wiem, jakim sposobem. Mógłbym ze 2 odstąpić wam. — Czy i Sarę? — Tej nie, szczególnie jeżeli będzie miała syna. — Jeżeli wasza czcigodność przeznaczysz tym synagorlicom ładny posag, znajdą się dla nich mężowie. Książę znowu ziewnął. — Nie lubię słuchać o posagach — rzekł. — Jakie to szczęście, że już wyrwę się od was i osiądę między kapłanami. — Naprawdę uczynisz tak? — Muszę. Nareszcie może dowiem się od nich, dlaczego faraoni biednieją. — No i odpocznę. Koniec rozdziału 24. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 25, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 25, tom 1. Tego samego dnia w Memfisie Fenicjanin Dagon, dostojny bankier następcy tronu, leżał na kanapie pod werendą swego pałacu. Otaczały go wonne krzaki iglaste, hodowane w wazonach. Dwaj czarni niewolnicy chłodzili bogacza wachlarzami, a on, bawiąc się młodą małpką, słuchał rachunków, które czytał mu jego pisarz. W tej chwili niewolnik, uzbrojony w miecz, hełm, włócznię i tarczę, bankier lubił wojskowe ubiory, zameldował dostojnego Rabsuna, który był kupcem fenickim osiadłym w Memfisie. Gość wszedł, nisko kłaniając się, i w ten sposób opuścił powieki, że dostojny Dagon rozkazał pisarzowi i niewolnikom, ażeby się wynieśli spod werendy. Następnie, jako człowiek przezorny, obejrzał wszystkie kąty i rzekł do gościa: — Możemy gadać. Rabsun zaczął bez wstępu. — Czy dostojność wasza wie, że przyjechał z Tyru książę Hiram? Dagon podskoczył na kanapie. — Niech na niego i jego księstwo trąd padnie — wrzasnął. — On mi właśnie wspomniał — ciągnął spokojnie gość — że między wami jest nieporozumienie. — Co to jest nieporozumienie? — krzyczał Dagon. — Ten rozbójnik okradł mnie, zniszczył, zrujnował. Kiedy ja posłałem moje statki za innymi tyryjskimi na zachód po srebro, sternicy łotra Hirama rzucali na nie ogień, chcieli je zepchnąć na mieliznę. No i moje okręty wróciły z niczem, opalone i potrzaskane. Oby go spalił ogień niebieski, zakończył rozwścieczony bankier. A jeżeli Hiram ma dla waszej dostojności dobry interes? Spytał gość flegmatycznie.
Burza szalejąca w piersiach Dagona od razu ucichła. Jaki on może mieć dla mnie interes? Rzekł zupełnie spokojnym głosem. On to sam powie waszej dostojności, ale przecież pierwej musi zobaczyć się z wami. No to niech on tu przyjdzie. On myśli, że wasza dostojność powinna przyjść do niego. Przecież on jest członkiem najwyższej rady w Tyrze. Żeby on tak zdechł, jak ja do niego pójdę, krzyknął znowu rozgniewany bankier. Gość przysunął krzesło do kanapy i poklepał bogacza w udo. Dagonie, rzekł, miej ty rozum. Dlaczego ja nie mam rozumu i dlaczego ty, Rabsun, nie mówisz do mnie wasza dostojność? Dagon, nie bądź ty głupi, reflektował gość. Jeżeli ty nie pójdziesz do niego, ani on do ciebie, to jakże wy zrobicie interes? Ty jesteś głupi, Rabsun, wybuchnął bankier, bo gdybym ja poszedł do Hirama, to niech mi ręka uschnie, że straciłbym na tej grzeczności połowę zarobku. Gość pomyślał i odparł, teraz rzekłeś mądre słowo. Więc ja tobie coś powiem, przyjdź do mnie i Hiram przyjdzie do mnie i wy obaj u mnie obgadacie ten interes. Dagon przechylił głowę i przymrużywszy oko filuternie zapytał, ej, Rabsun, powiedz, że od razu ile on tobie dał. Za co? Za to, że ja przyjdę do ciebie i z tym parchem będę robił interes. To jest interes dla całej Fenicji, więc ja na nim zarobku nie potrzebuję, odparł oburzony Rabsun. Żeby się tobie tak dłużnicy wypłacali, jak to prawda. Żeby mi się tak nie wypłacali, jak ja co na tem zarobię, niech tylko Fenicja nie straci, zakrzyczał z gniewem Rabsun. Pożegnali się. Nad wieczorem dostojny Dagon wsiadł w lektykę niesioną przez 6 niewolników. Poprzedzali go 2 laufrowie z kijami i 2 z pochodniami. Zaś za lektyką szło 4 służących, uzbrojonych od stóp do głów. Nie dla bezpieczeństwa, lecz że Dagon od pewnego czasu lubił otaczać się zbrojnymi, jak rycerz. Wysiadł z lektyki z wielką powagą i podtrzymywany przez 2 ludzi, trzeci niósł nad nim parasol, wszedł do domu Rabsuna. — Gdzież jest ten Hiram? — zapytał dumnie gospodarza. — Nie ma go. — Jak to? Więc ja będę czekał na niego? — Nie ma go w tym pokoju, ale jest w trzecim u mojej żony — odparł gospodarz. — On teraz składa wizytę mojej żonie. — Ja tam nie pójdę — rzekł bankier, siadając na kanapie. Pójdziesz do drugiego pokoju, a on w tej samej chwili także tam wejdzie. Po krótkim oporze Dagon ustąpił, a w chwilę później na znak gospodarza domu wszedł do drugiej komnaty. Jednocześnie z dalszych pokojów wysunął się niewysoki człowiek z siwą brodą, ubrany w złocistą togę i złotą obręcz na głowie. — Oto jest — rzekł gospodarz, stojąc na środku. — Oto jest jego miłość książę Hiram, członek Najwyższej Rady Tyryjskiej. Oto jest dostojny Dagon, bankier księcia następcy tronu i namiestnika w Dolnym Egipcie. Dwaj dostojnicy ukłonili się sobie z założonymi na piersiach rękoma i usiedli przy oddzielnych stolikach na środku sali. Hiram nieco odsunął togę, aby ukazać wielki złoty medal na swej szyi. W odpowiedzi na to Dagon zaczął bawić się grubym złotym łańcuchem, który otrzymał od księcia Ramzesa. — Ja, Hiram — odezwał się starzec — pozdrawiam pana, panie Dagon, życzę panu dużego majątku i powodzenia w interesach. — Ja, Dagon, pozdrawiam pana, panie Hiram, i życzę panu tego samego, co pan mnie życzy. — Już się pan chcesz kłócić? — przerwał zirytowany Hiram. — Gdzie ja się kłócę? Rabsun, ty powiedz, czy ja się kłócę? — Lepiej niech wasze dostojności mówią o interesach — odparł gospodarz. Po chwili namysłu Hiram zaczął — Przyjaciele pańscy z Tyru bardzo pozdrawiają pana przeze mnie. — Oni tylko to przysłali panu? — spytał drwiącym tonem Dagon. — Co pan chcesz, żeby oni panu przysłali? — odparł Hiram, podnosząc głos. — Cicho, zgoda! — wtrącił gospodarz. Hiram kilka razy głębiej odetchnął i rzekł — To prawda, że nam potrzebna zgoda. Ciężkie czasy nadchodzą dla Fenicji. — Czy może zatopiło wam Tyr albo Sydon? — spytał z uśmiechem Dagon. Hiram splunął i zapytał — Coś pan taki zły dzisiaj. Ja zawsze jestem zły, jak mnie nie nazywają dostojnością. A dlaczego pan nie nazywasz mnie miłością? Ja przecie jestem książę. Może w Fenicji, ale już w Asyrii, u lada satrapy, czekasz pan w sieniach 3 dni na posłuchanie, a kiedy cię przyjmą, leżysz na brzuchu, jak każdy handlarz fenicki. A pan co byś robił wobec dzikiego człowieka, który może pana na pal wbić? Zakrzyczał Hiram. Co ja bym robił, nie wiem, odparł Dagon, ale w Egipcie ja sobie siedzę na jednej kanapie z następcą tronu, który dziś jest namiestnikiem. Zgoda, wasza dostojność, zgoda, wasza miłość, reflektował ich gospodarz. Zgoda, zgoda, że ten pan jest zwyczajny fenicki handlarz, a mnie nie chce oddać szacunku, zawołał Dagon. Ja mam 100 okrętów, wrzasnął Hiram, a jego świątobliwość Faraon ma 20 000 miast, miasteczek i osad.
Wasze dostojności, utopicie ten interes i całą Fenicję, odezwał się już podniesionym głosem Rabsun. Hiram zacisnął pięści, lecz umilkł i odpoczął. Musisz jednak przyznać, wasza dostojność, rzekł po chwili do Dagona, że z tych 20 000 miast jego świątobliwość niewiele ma naprawdę. Chcesz powiedzieć, wasza miłość, odparł Dagon, że 7 000 miast należy do świątyń i 7 000 do wielkich panów? Zawsze jednak jego świątobliwości zostaje 6 000 na czysto. Nie bardzo, bo jak z tego, wasza dostojność, odejmiesz ze 3 000, które są w zastawie u kapłanów i ze 2 000 w dzierżawie u naszych Fenicjan? Mówi prawdę, wasza miłość, rzekł Dagon, zawsze jednak jego świątobliwości zostaje ze 2 000 miast bardzo bogatych. Czy was Tyfon opętał? Wrzasnął z kolei Rabsun. Będziecie teraz wyliczali miasta Faraona? Bodajby go. Psst! Szepnął Dagon, zrywając się z krzesła. Kiedy nad Fenicją wisi nieszczęście, dokończył Rabsun. Niechże ja się raz dowiem, jakie nieszczęście, przerwał Dagon. Więc daj mówić Hiramowi, to się dowiesz, odparł gospodarz. Niech gada. Czy wasza dostojność wie, co się stało w zajeździe pod okrętem u brata naszego Asarhadona? Zaczął Hiram. Nie mam braci pomiędzy szynkarzami, wtrącił szyderczo Dagon. Milcz! Wrzasnął rozgniewany Rabsun i chwycił za rękojeść sztyletu. Jesteś głupi jak pies, który szczeka przez sen. Czego on się gniewa, ten handlujący kośćmi? Odparł Dagon i również sięgnął do noża. Cicho, zgoda! Uspokajał ich sędziwy książę i także opuścił suchą rękę do pasa. Przez chwilę wszystkim trzem drżały nozdrza i błyszczały oczy. Wreszcie Hiram, który uspokoił się najpierwej, zaczął znowu, jakby nigdy nic nie zaszło. Parę miesięcy temu stanął w zajeździe Asarhadona niejaki Put z miasta Harramu. Miał odebrać 5 talentów od jakiegoś kapłana, wtrącił Dagon. Cóż dalej? Spytał Hiram. Nic, znalazł łaskę u jednej kapłanki i za jej radą pojechał szukać swego wierzyciela do Tebów. Masz rozum dziecka, a gadatliwość kobiety, rzekł Hiram. Ten Harrańczyk nie jest Harrańczykiem, lecz Chaldejczykiem i nie nazywa się Phut, lecz Beroes. Beroes? Beroes? Powtórzył, przypominając sobie Dagon. Gdzieś słyszałem to nazwisko. Słyszałeś, mówił z pogardą Hiram. Beroes to najmędrszy kapłan w Babilonie, doradca książąt asyryjskich i samego króla. Niech on będzie doradcą, byle nie Faraona. Co mnie to obchodzi? Rzekł bankier. Rabsun podniósł się z krzesła i grożąc Dagonowi pięścią pod nosem zawołał – Ty wieprzu wypasiony na faraońskich pomyjach, ciebie Fenicja tyle obchodzi, co mnie Egipt. Gdybyś mógł, za drachmę sprzedałbyś ojczyznę. Psie, trędowaty! Dagon zbladł i odparł spokojnym głosem – Co gada ten kramarz? W Tyrze są moi synowie i uczą się żeglarstwa. W Sydonie siedzi moja córka z mężem. Połowę mego mienia pożyczyłem Radzie Najwyższej, chociaż nie mam za to nawet 10%. A ten kramarz mówi, że mnie nie obchodzi Fenicja. Rabsun, posłuchaj mnie, dodał po chwili. Ja życzę twojej żonie i dzieciom i cieniom twoich ojców, ażebyś ty o nich tyle dbał, ile ja o każdy okręt fenicki, o każdy kamień Tyru, Sydonu, a nawet Zarpach i Achsibu. Dagon mówi prawdę, wtrącił Hiram. Ja nie dbam o Fenicję, ciągnął bankier zapalając się. A ilu sprowadziłem tu Fenicjan, ażeby robili majątki? I co mam z tego? Ja nie dbam. Hiram zepsuł mi 2 okręty i pozbawił mnie wielkich zarobków. A przecie kiedy chodzi o Fenicję, ja usiadłem z nim w jednym pokoju. Bo myślałeś, że będzie gadał o tem, ażeby kogo oszukać, rzekł Rabsun. Żebyś ci tak myślał o skonaniu, głupi, odparł Dagon. Niby ja jestem dziecko i niby nie rozumiem, że jak Hiram przyjeżdża do Memfisu, to przecie on nie dla handlu przyjeżdża. Oj ty, Rabsun, ty powinieneś ze 2 lata być u mnie chłopcem do zamiatania stajni. Dosyć, zawołał Hiram, uderzając pięścią w stolik. My nigdy nie skończymy z tym kapłanem chaldejskim, mruknął Rabsun z takim spokojem, jakby przed chwilą nie jego zwymyślano. Hiram odchrząknął i zaczął. Ten człowiek ma naprawdę dom i grunta w Harranie i tam nazywa się Phut. Dostał listy od kupców chetyjskich do kupców sydońskich, więc w podróż zabrała go nasza karawana. Sam dobrze mówi po fenicku, płaci rzetelnie, nic osobliwego nie żądał, więc nasi ludzie nawet bardzo go polubili. Ale, mówił Hiram, podrapawszy się w brodę, gdy lew nakryje się skórą wołu, zawsze mu choćby kawałek ogona wylezie. Ten Phut był strasznie mądry i pewny siebie, więc naczelnik karawany po cichu zrewidował jego rzeczy i nic nie znalazł, tylko medal bogini Astarot. Dowódcę karawany medal ten kolnął w serce. Skąd Chetyjczyk ma fenicki medal?
Więc gdy przyjechali do Sydonu, zaraz zameldował starszym i od tej pory nasza tajna policja miała tego phuta na oku. Tymczasem jest to taki mędrzec, że gdy kilka dni posiedział w Sydonie, wszyscy go pokochali. Modlił się on i składał ofiary bogini Astarot, płacił złotem, nie pożyczał pieniędzy, wdawał się tylko z Fenicjanami. I tak wszystkich otumanił, że dozór nad nim osłabł, a on spokojnie dojechał do Memfisu. Tu znowu nasza starszyzna zaczęła czuwać nad nim, ale nic nie odkryła. Domyślała się tylko, że musi to być wielki pan, nie zaś prosty mieszczanin harrański. Dopiero Asarhadon przypadkiem wyśledził, a nawet nie wyśledził, tylko wpadł na poszlaki, że ten niby phut całą jedną noc przepędził w starej świątyni Seta, która tu wiele znaczy. Wchodzą do niej tylko arcykapłani na ważne narady, wtrącił Dagon. Jeszcze i to nic by nie znaczyło, prawił Hiram, ale jeden z naszych kupców wrócił miesiąc temu z Babilonu z dziwnymi wiadomościami. Za wielki prezent pewien dworzanin babilońskiego satrapy powiedział mu, że nad Fenicją wisi bieda. Was zabiorą Asyryjczycy, mówił ten dworzanin do naszego kupca, a Izraelitów wezmą Egipcjanie. W tym interesie nawet pojechał do tebańskich kapłanów wielki chaldejski kapłan Beroes i zawrze z nimi traktat. Musicie wiedzieć, ciągnął Hiram, że kapłani chaldejscy uważają egipskich za swoich braci, a że Beroes ma wielkie znaczenie na dworze króla Assara, więc wieść o tym traktacie może być bardzo prawdziwa. Na co Asyryjczykom Fenicja? Zapytał Dagon, gryząc paznokcie. A na co złodziejowi cudy śpichlerz? Odparł Hiram. Co może znaczyć traktat Beroesa z egipskimi kapłanami? Wtrącił zamyślony Rabsun. Głupi ty, odparł Dagon. Faraon robi tylko to, co kapłani uradzą. Będzie i traktat z Faraonem, nie bójcie się, przerwał Hiram. W Tyrze wiemy na pewno, że jedzie do Egiptu z wielką świtą i darami poseł asyryjski Sargon. On niby to chce zobaczyć Egipt i ułożyć się z ministrami, ażeby w egipskich aktach nie pisano, jako Asyria płaci daninę Faraonom. Ale naprawdę to on jedzie zawrzeć traktat o podziale krajów leżących między naszym morzem a rzeką Eufratem. Oby ich ziemia pochłonęła, zaklął Rabsun. Cóż ty o tym myślisz, Dagonie? Spytał Hiram. A co byście wy zrobili, gdyby was naprawdę napadł Asar? Hiram zatrząsł się z gniewu. Co? Wsiądziemy na okręty z rodzinami i skarbami, a tym psom zostawimy gruzy miast i gnijące trupy niewolników. Alboż nie znamy krain większych i piękniejszych od Fenicji, gdzie można założyć nową ojczyznę, bogatszą aniżeli ta? Niech nas bogowie bronią od takiej ostateczności, rzekł Dagon. Właśnie o to idzie, ażeby ratować dzisiejszą Fenicję od zagłady, mówił Hiram, a ty, Dagonie, wiele możesz w tym interesie. Co ja mogę? Możesz dowiedzieć się od kapłanów, czy był u nich Beroes i czy zawarł z nimi taką umowę. Strasznie trudna rzecz, szepnął Dagon, ale może ja znajdę takiego kapłana, który mnie objaśni. Możesz, ciągnął Hiram, na dworze Faraona nie dopuścić traktatu z Sargonem? Bardzo trudno, ja sam temu nie wydołam. Ja będę z tobą, a złota dostarczy Fenicja. Już dziś zbiera się podatek. Sam dałem 2 talenty, szepnął Rabsun. Dam 10, rzekł Dagon, ale co ja dostanę za moją pracę? Co? No 10 okrętów, odparł Hiram. A ile ty zarobisz? Spytał Dagon. Mało ci? Więc dostaniesz 15. Ja się pytam, co ty zarobisz? Nalegał Dagon. Damy ci 20. Dosyć? Niech będzie, ale pokażecie mi drogę do kraju srebra? Pokażemy. I tam, skąd bierzecie cynę? No, i tam, gdzie rodzi się bursztyn, zakończył Dagon. Żebyś ty raz zdechł, odparł miłościwie książę Hiram, wyciągając do niego rękę, ale już nie będziesz chować złego serca dla mnie za tamte 2 krypy? Dagon westchnął. Będę pracował, ażeby zapomnieć, ale jaki ja miałbym majątek, gdybyście mnie nie odpędzili wtedy? Dosyć, wtrącił Rabsun, gadajcie o Fenicji. Przez kogo ty się dowiesz o Beroesie i traktacie? Spytał Dagona Hiram. Daj spokój, niebezpiecznie mówić, bo do tego będą należeli kapłani. A przez kogo mógłbyś zepsuć traktat? Ja myślę, że chyba przez następcę tronu. Mam dużo jego kwitów. Hiram podniósł do góry rękę i odparł. Następca, bardzo dobrze, bo on zostanie faraonem, może nawet nie za długo. Psst! Przerwał Dagon, uderzając pięścią w stół, żeby tak mowę odjęło za takie gadanie. Oto wieprz, zawołał Rabsun, wygrażając bankierowi pod nosem. A to głupi karczmarz, odpowiedział Dagon z szyderczym uśmiechem. Ty, Rabsunie, powinieneś sprzedawać suszone ryby i wodę na ulicach, ale nie mieszać się do interesów między państwami.
Wołowe kopyto umazane w egipskim błocie ma więcej rozumu, aniżeli ty, który 5 lat mieszkasz w stolicy Egiptu. Oby cię świnie zjadły. Cicho, cicho, wtrącił Hiram. Nie dacie mi dokończyć. Mów, boś ty mądry i ciebie rozumie moje serce, rzekł Rabsun. Jeżeli ty, Dagon, masz wpływ na następcę, to bardzo dobrze, ciągnął Hiram, bo jeżeli następca zechce mieć traktat z Asyrią, to będzie traktat, a w dodatku napisany naszą krwią, na naszych skórach. Ale jeżeli następca zechce wojny z Asyrią, to on zrobi wojnę, choćby kapłani przeciw niemu wezwali do pomocy wszystkich bogów. Psst, wtrącił Dagon, a jeżeli kapłani bardzo zechcą, to będzie traktat, ale może oni nie zechcą. Dlatego, Dagonie, mówił Hiram, my musimy mieć za sobą wszystkich wodzów. To można. I nomarchów. Także można. I następcę, prawił Hiram, ale jeżeli tylko ty sam będziesz pchał go do wojny z Asyrią, to na nic. Człowiek jak arfa ma dużo strun i grać na nich trzeba 10 palcami, a ty, Dagonie, jesteś tylko 1 palcem. Przecież nie rozedrę się na 10 części. Ale ty możesz być jak 1 ręka, przy której jest 5 palców. Ty powinieneś zrobić to, ażeby nikt nie wiedział, że ty chcesz wojny, ale ażeby każdy kucharz następcy chciał wojny, każdy fryzjer następcy chciał wojny, ażeby wszyscy łaziebni, lektykarze, pisarze, oficerowie, woźnice, ażeby oni wszyscy chcieli wojny za Syrią i ażeby następca słyszał o tem od rana do nocy, a nawet kiedy śpi. To się zrobi. A znasz ty jego kochanki? Spytał Hiram. Dagon machnął ręką. Głupie dziewczęta, odparł. One tylko myślą, ażeby ustroić się, wymalować i pachnidłami namaścić. Ale skąd się biorą te pachnidła i kto je przywiózł do Egiptu, o tym już nie wiedzą. Trzeba mu podsunąć taką kochankę, ażeby o tym wiedziała, rzekł Hiram. Skąd ją wziąć? Spytał Dagon. A, mam, zawołał uderzając się w czoło. Znasz ty Kamę, kapłankę Astarot? Co? Przerwał Rabsun. Kapłanka świętej bogini Astarot będzie kochanką Egipcjanina? Ty byś wolał, ażeby ona była twoją, szydził Dagon. Ona nawet zostanie arcykapłanką, gdy będzie trzeba zbliżyć ją do dworu. Prawdę mówisz, rzekł Hiram. Ależ to świętokradztwo, oburzał się Rabsun. To też kapłanka, która je popełni, może umrzeć, wtrącił sędziwy Hiram. Żeby nam tylko nie przeszkodziła ta Sara, Żydówka. Odezwał się po chwili milczenia Dagon. Ona spodziewa się dziecka, do którego książę już dziś jest przywiązany. Gdyby zaś urodził się syn, poszłyby w kąt wszystkie. Będziemy mieli pieniądze i dla Sary, rzekł Hiram. Ona nic nie weźmie, wybuchnął Dagon. Ta nędzna odrzuciła złoty, kosztowny puchar, który jej sam zaniosłem. Bo myślała, że ją chcesz okpić, wtrącił Rabsun. Hiram pokiwał głową. Nie ma się czym kłopotać, rzekł. Gdzie nie trafi złoto, tam trafi ojciec, matka albo kochanka. A gdzie nie trafi kochanka, jeszcze dostanie się... Nóż, syknął Rabsun. Trucizna, szepnął Dagon. Nóż to rzecz bardzo grubiańska, zakonkludował Hiram. Pogładził brodę, zamyślił się, w końcu powstał i wydobył z zanadrza purpurową wstęgę, na którą były nawiązane 3 złote amulety z wizerunkiem bogini Astarot. Wyjął z zapasa nóż, przeciął wstęgę na 3 części i 2 kawałki z amuletami wręczył Dagonowi i Rabsunowi. Potem wszyscy 3 ze środka pokoju poszli w kąt, gdzie stał skrzydlaty posąg bogini. Złożyli ręce na piersiach, a Hiram zaczął mówić zniżonym głosem, lecz wyraźnie. Tobie, Matko Życia, przysięgamy wiernie dochować umów naszych i dopóty nie spocząć, dopóki święte miasta nie będą zabezpieczone od wrogów, których oby wytępił głód, zaraza i ogień. Gdyby zaś który z nas nie dotrzymał zobowiązania albo zdradził tajemnicę, niech spadną na niego wszystkie klęski i sromoty. Niech głód skręca jego wnętrzności, a sen ucieka od krwią nabiegłych oczu. Niech ręka uschnie temu, który by mu pospieszył z ratunkiem, litując się jego nędzy. Niech na stole jego chleb zamieni się w zgniliznę, a wino w cuchnącą posokę. Niech dzieci jego wymrą, a dom niech mu napełnią bękarty, które oplwają go i wypędzą. Niech skona jęcząc przez wiele dni, samotny. Niech spodlonego trupa nie przyjmie ziemia ani woda. Niech go ogień nie spali, ani pożrą dzikie bestie. Niech tak się stanie. Po strasznej przysiędze, którą zaczął Hiram, a od połowy wykrzykiwali wszyscy głosami drżącymi ze wściekłości, 3 Fenicjanie odpoczęli zadyszani. Potem Rabsun zaprowadził ich na ucztę, gdzie przy winie, muzyce i tancerkach na chwilę zapomnieli o czekającej ich pracy. Koniec rozdziału 25. Koniec tomu 1 Faraona.
Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Podróż księcia następcy zaczęła się w najpiękniejszej porze roku, w miesiącu Fanemut, koniec grudnia, początek stycznia. Woda spadła do połowy wysokości, odsłaniając coraz nowe płaty ziemi. Od Tebów wpłynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą. W Dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano łubin, len, jęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe. Odprowadzony do przystani memfijskiej przez kapłanów, najwyższych urzędników państwa, gwardię jego świątobliwości Faraona i tłumy ludu, książę namiestnik Ramzes wszedł do złocistej barki około 10 rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, 20 żołnierzy robiło wiosłami, zaś pod masztem i na obu końcach łodzi zajęli miejsce najlepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, drudzy komenderowali wioślarzami, inni nadawali kierunek statkowi. Ramzes zaprosił do swej barki najczcigodniejszego kapłana Memfresa i świętego ojca Mentezufisa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu władzy. Wezwał też dostojnego nomarchę Memfisu, który księcia odprowadzał do granic swej prowincji. Na kilkaset kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dostojnika Otoesa, który był nomarchą Aa, prowincji sąsiadującej z Memfisem. Zaś za księciem uszykowały się niezliczone statki zajęte przez dwór, kapłanów, oficerów i urzędników. Żywność i służba odjechały wcześniej. Nil do Memfisu płynie między dwoma pasmami gór. Dalej góry skręcają na wschód i zachód, a rzeka dzieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką równinę. Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Mefresem. W tej chwili jednak zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wyjść spod namiotu i ukazać się ludowi. Lecz wrzawa zamiast zmniejszać się rosła. Na obu brzegach stały i wciąż zwiększały się tłumy półnagich wyrobników lub odzianych w świąteczne szaty mieszczan. Bardzo wielu miało wieńce na głowach, prawie wszyscy zielone gałązki w rękach. Niektóre grupy śpiewały, wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki fletów. Gęsto ustawione wśród rzeki żurawie z kubłami próżnowały. Natomiast krążył po Nilu rój drobnych czółenek, których osady rzucały kwiaty pod barkę następcy. Niektórzy sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem. Ależ oni tak mnie pozdrawiają, jak jego świątobliwość, myślał książę. I wielka duma opanowała jego serce na widok tylu strojnych statków, które mógł zatrzymać jednym skinieniem, i tych tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje zajęcia i narażali się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spojrzeć w jego boskie oblicze. Szczególnie upajał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu, nie ustający ani na chwilę. Krzyk ten napełniał mu pierś, uderzał do głowy, podnosił go. Zdawało się księciu, że gdyby skoczył z pomostu, nawet nie dosięgnąłby wody, gdyż zapał tłumu porwałby go i uniósł nad ziemię jak ptaka. Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi. Postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i książę spostrzegł coś, czego się nie spodziewał. Podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskały i śpiewały, w dalszych widać było kije, gęsto i szybko spadające na niewidzialne grzbiety. Zdziwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy Memfisu. Spojrzyj, no wasza dostojność, tam kije są w robocie? Nomarcha przysłonił ręką oczy, szyja poczerwieniała mu. Wybacz, najdostojniejszy panie, ale ja źle widzę. Biją, z pewnością biją, powtarzał książę. To jest możliwe, odparł nomarcha. Zapewne policja schwytała bandę złodziei. Niezbyt zadowolony, następca poszedł na tył statku, między inżynierów, którzy nagle skręcili ku środkowi rzeki i z tego punktu spojrzał ku Memfisowi. Brzegi w górze Nilu były prawie puste, czółenka znikły, żurawie czerpiące wodę pracowały, jak gdyby nic nie zaszło. — Już skończyła się uroczystość? — zapytał książę jednego z inżynierów, wskazując w górę rzeki. — Tak, ludzie wrócili do roboty — odparł inżynier. — Bardzo prędko. — Muszą odzyskać czas stracony — rzekł nieostrożny inżynier. Następca drgnął i bystro spojrzał na mówiącego, lecz wnet uspokoił się i wrócił pod namiot. Okrzyki nic go już nie obchodziły. Był pochmurny i milczący. Po wybuchu dumy uczuł pogardę dla tłumu, który tak prędko przechodził od zapału do żurawi czerpiących błoto. W tej okolicy Nil zaczyna dzielić się na odnogi. Statek naczelnika Nomesu A skręcił ku zachodowi i po godzinnej jeździe przybił do brzegu.
Tłumy były jeszcze liczniejsze aniżeli pod Memfisem. Ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią. Między ludem coraz częściej można było napotkać obce twarze i ubiory. Gdy książę wysiadł na ląd, zbliżyli się kapłani z baldachimem, a dostojny nomarcha Otoes rzekł do niego: bądź pozdrowiony, namiestniku boskiego Faraona w granicach Nomesu Aa. Na znak łaski swej, która jest dla nas niebieską rosą, zechciej złożyć ofiarę bogu Ptah, który jest naszym patronem, i przyjmij pod swoją opiekę i władzę ten Nomes z jego świątyniami, urzędnikami, ludem, bydłem, zbożem i wszystkim, co się tu znajduje. Następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów, pachnących, uróżowanych, ubranych w szaty haftowane złotem. Byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy, miejscowa arystokracja. Ramzes przypatrywał im się z uwagą. Aha, zawołał, zdawało mi się, że czegoś brakuje tym panom i już widzę. Oni nie mają peruk. Ponieważ ty, najdostojniejszy panie, nie używasz peruki, więc i nasza młodzież ślubowała sobie nie nosić tego stroju, odparł nomarcha. Po tym objaśnieniu jeden z młodych ludzi stanął za księciem z wachlarzem, drugi z tarczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód. Następca szedł pod baldachimem, przed nim kapłan z puszką, w której paliły się kadzidła, i kilka młodych dziewcząt rzucających róże na ścieżkę, którą książę miał przechodzić. Lud w świątecznych strojach z gałązkami w rękach tworzył szpaler i krzyczał, śpiewał lub padał na twarz przed zastępcą faraona. Ale książę spostrzegł, że mimo głośnych oznak radości, twarze są martwe i zakłopotane. Zauważył też, że tłum jest podzielony na grupy, którymi dyrygują jacyś ludzie, i że uciecha odbywa się na komendę. I znowu uczuł w sercu chłód pogardy dla tego motłochu, który nawet cieszyć się nie umie. Zwolna orszak zbliżył się do murowanej kolumny, która odgraniczała Nomes A od Nomesu Memfijskiego. Na kolumnie z trzech stron znajdowały się napisy dotyczące rozległości, ludności i liczby miast prowincji. Z czwartej strony stał posąg bożka Ptah, okręconego od stóp do piersi w powijaki, w zwykłym czepcu na głowie, z laską w ręku. Jeden z kapłanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kadzidłem. Następca, odmawiając przepisane modlitwy, wyciągnął kadzielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się skłonił. Okrzyki ludu i kapłanów wzmogły się jeszcze bardziej, choć między arystokratyczną młodzieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogodzenia się z Herhorem okazywał wielki szacunek bogom i kapłanom, lekko zmarszczył brwi i w jednej chwili młodzież zmieniła postawę. Wszyscy spoważnieli, a niektórzy upadli na twarz przed kolumną. Zaprawdę, pomyślał książę, ludzie szlachetnego urodzenia lepsi są aniżeli ten motłoch. Cokolwiek czynią, sercem czynią, nie jak ci, którzy wrzeszcząc na moją cześć, radzi by jak najprędzej wrócić do swoich dóbr i warsztatów. Teraz lepiej niż kiedykolwiek zmierzył odległość, jaka istniała pomiędzy nim a prostakami, i zrozumiał, że tylko arystokracja jest klasą, z którą łączyła go wspólność uczuć. Gdyby nagle znikli ci strojni młodzieńcy i piękne kobiety, których płonące spojrzenia śledzą każdy jego ruch, ażeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy, gdyby ci znikli, książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotniejszym aniżeli w pustyni. 8 murzynów przyniosło lektykę ozdobioną nad baldachimem strusiemi piórami i książę, wsiadłszy w nią, udał się do stolicy Nomesu, Sochem, gdzie zamieszkał w rządowym pałacu. Pobyt Ramzesa w tej prowincji, o kilka mil zaledwie oddalonej od Memfisu, ciągnął się miesiąc. Cały zaś ten czas upłynął mu na przyjmowaniu próśb, odbieraniu hołdów, na prezentacjach urzędników i ucztach. Uczty odbywały się podwójne. Jedne w pałacu, w których brała udział tylko arystokracja, drugie w dziedzińcu zewnętrznym, gdzie pieczono całe woły, zjadano setki sztuk chleba i wypijano setki dzbanów piwa. Tu raczyła się służba książęca i niżsi urzędnicy Nomesu. Ramzes podziwiał hojność nomarchy i przywiązanie wielkich panów, którzy dniem i nocą otaczali namiestnika, czujni na każde jego skinienie i gotowi spełniać rozkazy. Nareszcie, zmęczony zabawami, książę oświadczył dostojnemu Otoesowi, że chce bliżej poznać gospodarstwo prowincji. Taki bowiem otrzymał rozkaz od jego świątobliwości Faraona. Życzeniu stało się zadość. Nomarcha poprosił księcia, aby usiadł do lektyki niesionej tylko przez dwóch ludzi i z wielkim orszakiem zaprowadzono go do świątyni bóstwa Hator. Tam orszak został w przysionku, a nomarcha kazał tragarzom wnieść księcia na szczyt jednego z pylonów i sam mu towarzyszył. Ze szczytu sześciopiętrowej wieży, skąd kapłani obserwowali niebo i za pomocą kolorowych chorągwi porozumiewali się z sąsiednimi świątyniami w Memfis, Atribis i Anu, wzrok ogarniał w kilkumilowym promieniu prawie całą prowincję.
Z tego też miejsca dostojny Otoes pokazywał księciu, gdzie leżą pola i winnice Faraona, który kanał oczyszcza się obecnie, która tama ulega naprawie, gdzie znajdują się piece do topienia bronzu, gdzie śpichlerze królewskie, gdzie bagna zarosłe lotosem i papirusem, które pola są zasypane piaskiem i tak dalej. Ramzes był zachwycony pięknym widokiem i gorąco podziękował Otoesowi za doznaną przyjemność. Lecz gdy wrócił do pałacu i wedle rady ojca zaczął notować wrażenia, przekonał się, że jego wiadomości o ekonomicznym statusie Nomesu Aa nie rozszerzyły się. Po kilku dniach znowu zażądał od Otoesa wyjaśnień dotyczących administracji prowincją. Wówczas dostojny pan kazał zgromadzić się wszystkim urzędnikom i przedefilować przed księciem, który w głównym dziedzińcu siedział na wzniesieniu. Więc przesuwali się około namiestnika wielcy i mali podskarbiowie, pisarze od zbóż, wina, bydła i tkanin, naczelnicy mularzy i kopaczy, inżynierowie lądowi i wodni, lekarze różnych chorób, oficerowie pułków robotniczych, pisarze policji, sędziowie, dozorcy więzienni, nawet paraszytowie i oprawcy. Po nich dostojny nomarcha przedstawił Ramzesowi jego własnych urzędników tej prowincji. Książę zaś z niemałym zdziwieniem dowiedział się, że w Nomesie Aa i w mieście Sochem posiada osobnego woźnicę i łucznika, nosiciela tarczy, włóczni i topora, kilkunastu lektykarzy, kilku kucharzy, podczaszych, fryzjerów i wielu innych służebników odznaczających się przywiązaniem i wiernością, choć Ramzes wcale ich nie znał i nawet nie słyszał ich nazwisk. Zmęczony i znudzony jałowym przeglądem urzędników, książę upadł na duchu. Przerażała go myśl, że on nic nie pojmuje, że więc jest niezdolny do kierowania państwem. Lecz nawet przed samym sobą lękał się przyznać do tego, bo jeżeli nie potrafi rządzić Egiptem, a inni poznają się na tem, co mu pozostanie? Tylko śmierć. Ramzes czuł, że poza tronem nie ma dla niego szczęścia, że bez władzy nie mógłby istnieć. Lecz gdy parę dni odpoczął, o ile można było odpoczywać w chaosie dworskiego życia, znowu wezwał do siebie Otoesa i rzekł mu: prosiłem waszą dostojność, ażebyś mnie wtajemniczył w rządy swego Nomesu. Zrobiłeś tak, pokazałeś mi kraj i urzędników, ale ja jeszcze nic nie wiem. Owszem, jestem jak człowiek w podziemiach naszych świątyń, który widzi dokoła siebie tyle dróg, że w końcu nie może wyjść na świat. Nomarcha zafrasował się. Co mam robić? Zawołał. Czego chcesz ode mnie, władco? Rzeknij tylko słowo, a oddam ci mój urząd, majątek, nawet głowę. A widząc, że książę łaskawie przyjmuje te zapewnienia, prawił dalej. W czasie podróży widziałeś lud tego Nomesu. Powiesz, że nie byli to wszyscy. Zgoda. Każę, ażeby wyszła cała ludność, a jest jej mężów, kobiet, starców i dzieci około 200 000 sztuk. Z wierzchołka pylonu raczyłeś oglądać nasze terytorium, lecz jeżeli pragniesz, możemy z bliska obejrzeć każde pole, każdą wieś i ulicę miasta Sochem. Nareszcie pokazałem ci urzędników, między którymi prawda, że brakowało najniższych. Ale wydaj rozkaz, a wszyscy staną jutro przed twoim obliczem i będą leżeli na brzuchach swych. Cóż mam więcej uczynić? Odpowiedz, dostojny panie. Wierzę ci, że jesteś najwierniejszy, odparł książę. Objaśnij mi więc dwie rzeczy. Jedną, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości Faraona? Drugą, co ty sam robisz w Nomesie? Otoes zmieszał się, a książę prędko dodał: chcę wiedzieć, co tu robisz i jakimi sposobami, gdyż jestem młody i dopiero zaczynam rządy. Ale mądrość masz stuletniego starca, szepnął nomarcha. Godzi się więc, mówił książę, ażebym ja wypytywał doświadczonych, a ty, żebyś mi udzielał nauk. Wszystko pokażę waszej dostojności i opowiem, rzekł Otoes, ale trzeba nam wydostać się w miejsce, gdzie nie ma tej wrzawy. Istotnie w pałacu, który zajmował książę, na dziedzińcach wewnętrznych i zewnętrznych tłoczyło się takie mnóstwo ludzi jak na jarmarku. Jedli oni, pili, śpiewali, mocowali się lub gonili, a wszystko na chwałę namiestnika, którego byli sługami. Jakoż około 3:00 po południu nomarcha kazał wyprowadzić dwa konie, na których razem z księciem wyjechali z miasta na zachód. Dwór zaś został w pałacu i bawił się jeszcze weselej. Dzień był piękny, chłodny, ziemia okryta zielonością i kwieciem. Nad głowami jeźdźców rozlegały się śpiewy ptaków, powietrze było pełne woni. Jak tu przyjemnie, zawołał Ramzes, pierwszy raz od miesiąca mogę zebrać myśli, a już zacząłem wierzyć, że w mojej głowie osiedlił się cały pułk wozów wojennych i że od rana do nocy odbywa musztrę. Taki jest los mocarzy świata, odparł nomarcha. Stanęli na wzgórzu. U stóp ich leżała ogromna łąka, przecięta błękitną strugą. Na północy i na południu bieliły się mury miasteczek.
Za łąką, aż do krańca horyzontu ciągnęły się czerwone piaski pustyni zachodniej, od której niekiedy wiało tchnienie upalnego wiatru jak z pieca. Na łące pasły się niezliczone stada zwierząt domowych. Rogate i bezrogie woły, owce, kozły, osły, antylopy, nawet nosorożce. Tu i ówdzie było widać kępy moczarów, obrosłych roślinami wodnymi i krzakami, w których roiły się dzikie gęsi, kaczki, gołębie, bociany, ibisy i pelikany. Spojrzyj, panie, rzekł nomarcha, oto obraz naszego kraju Kenech, Egiptu. Ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń, zasypał go roślinnością i zwierzętami, ażeby mieć z nich pożytek. Potem dobry Bóg wziął na siebie ludzką postać i był pierwszym faraonem. A gdy poczuł, że mu ciało więdnie, opuścił je i wstąpił w swego syna, a następnie w jego syna. Tym sposobem Ozyrys żyje między nami od wieków jako faraon i ciągnie korzyści z Egiptu i z jego bogactw, które sam stworzył. Rozrósł się pan jak potężne drzewo. Konarami jego są wszyscy królowie egipscy, gałęźmi nomarchowie i kapłani, a gałązkami stan rycerski. Widzialny Bóg zasiada na tronie ziemskim i pobiera należny mu dochód z kraju. Niewidzialny przyjmuje ofiary w świątyniach i przez usta kapłanów opowiada swoją wolę. Mówisz prawdę, wtrącił książę. Tak jest napisano. Ponieważ Ozyrys Faraon, ciągnął nomarcha, nie może sam zajmować się ziemskim gospodarstwem, więc polecił czuwać nad swoim majątkiem nam, nomarchom, którzy z jego krwi pochodzimy. To jest prawda, rzekł Ramzes. Nawet niekiedy słoneczny Bóg wciela się w nomarchę i daje początek nowej dynastii. Tak powstały dynastia memfiska, elefantyńska, tenebeńska, ksoicka. Rzekłeś, panie, mówił dalej Otoes, a teraz odpowiem na to, o co mnie pytałeś. Pytałeś, co ja tu robię w Nomesie. Pilnuję majątku Ozyrysa Faraona i mojej w nim cząstki. Spojrzyj na te stada. Widzisz różne zwierzęta. Jedne dają mleko, inne mięso, inne wełnę i skóry. Podobnie ludność Egiptu. Jedni dostarczają zbóż, inni wina, tkanin, sprzętów, budynków. Moją zaś rzeczą jest pobrać od każdego, co winien i złożyć u stóp Faraona. W dozorowaniu tak licznych stad sam nie podołałbym, więc wybrałem sobie czujne psy i mądrych pasterzów. Jedni doją zwierzęta, strzygą, zdejmują z nich skóry. Inni pilnują, aby złodziej nie pokradł ich lub nie poszarpał drapieżnik. Podobnież z Nomesem nie zdążyłbym zebrać wszystkich podatków i ustrzec ludzi od złego, więc mam urzędników, którzy robią, co jest słuszne, a mnie składają rachunki za swoich czynności. Wszystko jest prawdą, przerwał książę, znam to i rozumiem, lecz nie mogę dojść, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości, chociaż tak są pilnowane. Chciej przypomnieć sobie, wasza dostojność, odparł nomarcha, że Bóg Set, choć jest rodzonym bratem słonecznego Ozyrysa, nienawidzi go, walczy z nim i psuje wszelkie jego dzieła. On zsyła śmiertelne choroby na ludzi i bydło, on sprawia, że przybór Nilu jest za mały lub zanadto gwałtowny. On na Egipt w porze gorącej rzuca tumany piasków. Gdy rok jest dobry, Nil dosięga pustyni. Gdy zły, pustynia przychodzi do Nilu, a wówczas i dochody królewskie muszą być mniejsze. Spojrzyj, wasza cześć, mówił wskazując łąkę. Liczne są te stada, ale za mojej młodości były liczniejsze. A kto temu winien? Nikt inny, tylko Set, któremu nie oprą się ludzkie siły. Ta łąka, dziś ogromna, była niegdyś jeszcze większą. I z tego miejsca nie widywano pustyni, która nas dziś przeraża. Gdzie bogowie walczą, człowiek nie poradzi. Gdzie Set zwycięża Ozyrysa, któż mu zabiegnie drogę? Dostojny Otoes skończył. Książę zwiesił głowę. Niemało nasłuchał się on w szkołach o łasce Ozyrysa i niegodziwościach Seta. I jeszcze dzieckiem będąc, gniewał się, że z Setem nie zrobiono ostatecznych rachunków. Jak ja urosnę, myślał wówczas, a udźwignę włócznię, poszukam Seta i spróbujemy się. I oto patrzał dziś na niezmierny obszar piasków, państwo złowrogiego boga, który umniejszał dochody Egiptu, ale o walce z nim nie myślał. Bo jak tu walczyć z pustynią? Można ją tylko omijać albo w niej zginąć. Koniec rozdziału 21. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1.
Pobyt w nomesie Aa tak zmęczył następcę tronu, że dla odpoczynku i zebrania myśli kazał zaprzestać wszelkich uroczystości na swoją cześć i zapowiedział, aby w czasie podróży ludność nigdzie nie występowała z powitaniami dla niego. Orszak książęcy dziwił się, nawet trochę gorszył, ale rozkaz wykonano i Ramzes znowu odzyskał trochę spokojności w życiu. Miał teraz czas do musztrowania żołnierzy, co było jego najmilszym zajęciem, i mógł nieco skupić myśli zwichrzone. Zamknięty w najodleglejszym kącie pałacu, książę począł zastanawiać się, o ile spełnił rozkazy ojca. Własnymi oczyma obejrzał nomes Aa, jego pola, miasteczka, ludność i urzędników. Sprawdził też, że wschodni brzeg prowincji uległ najazdowi pustyni. Spostrzegł, że ludność robocza jest obojętna i głupia, że robi tylko to, co jej każą, a i to niechętnie. Wreszcie przekonał się, że naprawdę wiernych i kochających poddanych znaleźć można tylko wśród arystokracji. Są oni bowiem albo spokrewnieni z rodem faraonów, albo należą do stanu rycerskiego i są wnukami żołnierzy, którzy walczyli pod Ramzesem Wielkim. W każdym razie ci ludzie szczerze garnęli się do dynastii i gotowi byli służyć jej z prawdziwym zapałem, nie jak chłopi, którzy, odkrzyczawszy powitanie, czym prędzej biegli do swoich świń i wołów. Główny jednak cel posłannictwa był nierozstrzygnięty. Ramzes nie tylko jasno nie widział przyczyny zmniejszenia się królewskich dochodów, ale nawet nie umiał sformułować pytania, dlaczego jest źle i jak poprawić złe. Czuł tylko, że legendowa wojna boga Seta z bogiem Ozyrysem niczego nie wyjaśnia i wcale nie podaje środków zaradczych. Książę zaś, jako przyszły faraon, chciał mieć wielkie dochody, takie jak dawni władcy Egiptu. I kipiał gniewem na samą myśl, że wstąpiwszy na tron, może być równie ubogim jak ojciec, jeżeli nie uboższym. Nigdy, wołał książę, zaciskając pięści. Dla powiększenia królewskich majątków był gotów rzucić się z mieczem na samego boga Seta i tak porąbać go w kawały, jak on zrobił to ze swym bratem Ozyrysem. Ale zamiast okrutnego bóstwa i jego legionów widział dookoła siebie pustkę, ciszę i niewiadomość. Pod wpływem tych szamotań się z własnymi myślami zaczepił raz arcykapłana Mefresa. Powiedz mi, święty ojcze, któremu znana jest wszelka mądrość, dlaczego dochody państwa zmniejszają się i w jaki sposób można by je powiększyć? Arcykapłan wzniósł ręce do góry. Niech będzie błogosławiony, zawołał, duch, który podszepnął ci, dostojny panie, takie myśli. O, bodajbyś poszedł śladami wielkich faraonów, którzy pokryli Egipt świątyniami, a za pomocą tam i kanałów zwiększyli obszar urodzajnych gruntów. Starzec był tak wzruszony, że zapłakał. Przede wszystkim, odparł książę, odpowiedz mi na to, o co pytam. Bo czyliż można myśleć o budowaniu kanałów i świątyń, gdy skarb jest pusty? Na Egipt spadło największe nieszczęście. Jego władcom grozi ubóstwo. To przede wszystkim należy zbadać i poprawić, a reszta znajdzie się. O tem, książę, dowiesz się tylko w świątyniach, u stóp ołtarzy, mówił arcykapłan. Tylko tam szlachetna ciekawość twoja może być zaspokojona. Ramzes rzucił się niecierpliwie. Przed oczyma waszej dostojności świątynie zasłaniają cały kraj, nawet skarb faraona. Jestem przecie kapłańskim uczniem, wychowałem się w cieniu świątyń, znam tajemnicze widowiska, na których przedstawiacie złość Seta, a śmierć i odradzanie się Ozyrysa. I cóż mi z tego? Gdy ojciec zapyta mnie, w jaki sposób napełnić skarbiec, nic nie odpowiem. Chyba powinienem bym go namawiać, ażeby jeszcze dłużej i częściej modlił się, niż to robi dotychczas. Bluźnisz, książę, bo nie znasz wysokich obrzędów religii. Gdybyś je poznał, odpowiedziałbyś na wiele pytań, które cię dręczą. A gdybyś widział to, co ja widziałem, uwierzyłbyś, że najważniejszą sprawą dla Egiptu jest podźwignąć jego świątynię i kapłanów. Starcy po raz drugi w życiu stają się dziećmi, pomyślał książę i przerwał rozmowę. Arcykapłan Mefres był zawsze bardzo pobożny, lecz w ostatnich latach posuwał się nawet do dziwactw w tym kierunku. Dobrze bym wyszedł, mówił do siebie Ramzes, oddawszy się w ręce kapłanów dla asystowania ich dziecinnym obrządkom. A może Mefres kazałby i mnie całe godziny wystawać przed ołtarzem z podniesionymi rękoma, jak to sam podobno robi, spodziewając się cudów. W miesiącu Farmuti, koniec stycznia, początek lutego, książę pożegnał Otoesa, aby przenieść się do nomesu Hak. Podziękował nomarsze i panom za wspaniałe przyjęcie, ale w duszy miał smutek, czując, że nie wywiąże się z zadania, które włożył na niego ojciec. Odprowadzony przez rodzinę i dwór Otoesa, namiestnik z orszakiem swym przeprawił się na prawy brzeg Nilu, gdzie powitał go dostojny nomarcha Ranuzer z panami i kapłanami. Gdy książę stanął na ziemi Hak, kapłani podnieśli w górę posążki bożka Atmu, patrona prowincji. Urzędnicy padli na twarz, a nomarcha podał mu złoty sierp, prosząc, aby jako zastępca faraona rozpoczął żniwo. W tej porze bowiem należało zbierać jęczmień.
Ramzes przyjął sierp, ściął parę garści kłosów i spalił je z kadzidłem przed Bogiem, pilnującym granic. Po nim zrobił to samo nomarcha i wielcy panowie, a nareszcie zaczęli żniwo chłopi. Zbierali oni tylko kłosy, które pakowano w worki, słoma zaś zostawała w polu. Wysłuchawszy nabożeństwa, które znudziło go, książę stanął na dwukolnym wozie. Wysunął się orszak wojska, za nim kapłani, dwaj panowie prowadzili za uzdy konie następcy. Za następcą, na drugim wozie, jechał nomarcha Ranuzer, a za nim ogromny orszak panów i sług dworskich. Lud zgodnie z wolą Ramzesa nie wystąpił, lecz chłopi pracujący w polu na widok procesji upadli twarzami na ziemię. W ten sposób, przeszedłszy kilka pontonowych mostów rzuconych na odnogi Nilu i kanały, książę nad wieczorem dojechał do miasta Anu, stolicy prowincji. Przez kilka dni ciągnęły się uczty powitalne, składano namiestnikowi hołdy, przedstawiano mu urzędników. W końcu Ramzes zażądał przerwania uroczystości i prosił nomarchę o zaznajomienie go z bogactwami Nomesu. Przegląd zaczął się nazajutrz i trwał parę tygodni. Co dzień na podwórze pałacu, w którym mieszkał następca, przychodziły rozmaite cechy rzemieślnicze pod komendą cechowych oficerów, aby okazać księciu swoje wyroby. Więc kolejno przeciągali fabrykanci broni z mieczami, włóczniami i toporami, fabrykanci instrumentów muzycznych z piszczałkami, trąbkami, bębnami i arfami. Po tych przyszedł wielki cech stolarski, który okazywał krzesła, stoły, kanapy, lektyki i wozy ozdobione bogatymi rysunkami, wykładane różnokolorowym drzewem, perłową masą i kością słoniową. Potem niesiono metalowe naczynia kuchenne, ruszty do ognisk, rożny, dwuuszne garnki i płytkie rynki z pokrywkami. Jubilerowie popisywali się cudnej piękności pierścieniami ze złota, bransoletami na ręce i nogi z elektronu, czyli mieszaniny złota i srebra, łańcuchami. Wszystko to kunsztownie rzeźbione, wysadzane drogimi kamieniami lub różnokolorowe perły. To mnie właśnie dziwi, mówił książę, iż z roku na rok zmniejszają się dochody jego świątobliwości. Czy nie mógłbyś mi tego wyjaśnić? Panie, rzekł nomarcha, schylając głowę do ziemi, widzę, że moi wrogowie w duszy twej zasiali nieufność. Cokolwiek bym więc powiedział, nie trafi do przekonania twego. Pozwól mi zatem nie zabierać już głosu. Niech tu raczej przyjdą pisarze z dokumentami, które będziesz mógł sam dotknąć ręką i sprawdzić. Książę nieco zdziwił się nieoczekiwanym wybuchem, lecz przyjął propozycję. Owszem, uradował się nią. Sądził bowiem, że raporta pisarzów wyjaśnią mu tajemnicę zarządu. Przyszedł tedy na drugi dzień wielki pisarz Nomesu Hak, tudzież jego pomocnicy, i przynieśli z sobą kilkanaście zwojów papirusu, zapisanego na obie strony. Gdy rozwinięto je, utworzyły wstęgę szeroką na trzy piędzie dużej ręki, długą na 60 kroków. Książę pierwszy raz widział tak olbrzymi dokument, w którym znajdował się opis jednej tylko prowincji i z jednego roku. Wielki pisarz usiadł na podłodze z podwiniętymi nogami i zaczął: w 33 roku panowania jego świątobliwości Mer-Amen-Ramzesa Nil opóźnił się z wylewem. Chłopi, przypisując to nieszczęście czarnoksięstwu cudzoziemców zamieszkałych w prowincji Hak, zaczęli burzyć domy niewiernych Żydów, Chetów i Fenicjan, przy czym kilka osób zabito. Z rozkazy jego dostojności nomarchy winnych stawiono przed sąd, 25 chłopów, dwóch mularzy i 5 szewców skazano do kopalń, a jednego rybaka uduszono. — Co to za dokument? — przerwał książę. — To sprawozdanie sądowe przeznaczone dla stóp jego świątobliwości. — Odłóż to i czytaj o dochodach skarbowych. Pomocnicy wielkiego pisarza zawinęli odrzucony dokument, a podali mu inny. Dostojnik znowu zaczął czytać. Dnia 5 miesiąca Tot przywieziono do śpichrzów królewskich 600 miar pszenicy, na co główny dozorca wydał pokwitowanie. Dnia 7 Tot wielki skarbnik dowiedział się i sprawdził, że z zeszłorocznych zbiorów ubyło 148 miar pszenicy. W czasie sprawdzania dwaj robotnicy ukradli miarę ziarna i ukryli je między cegłę, co gdy stwierdzono, oddani zostali pod sąd i zesłani do kopalń za podniesienie ręki na majątek jego świątobliwości. — A tamte 148 miar? — spytał następca. — Myszy zjadły — odpowiedział pisarz i czytał dalej. — 5 Tot przysłano 20 krów, 84 owce na rzeź, które nadzorca wołów kazał oddać pułkowik Rogulec za stosownym pokwitowaniem. Tym sposobem namiestnik dowiadywał się dzień po dniu, ile jęczmienia, pszenicy, fasoli i ziarn lotosu zwieziono do śpichrzów, ile oddano do młynów, ile skradziono i ilu robotników z tego powodu skazano do kopalń. Raport był tak nudny i chaotyczny, że w połowie miesiąca Paofi książę kazał przerwać czytanie. — Powiedz mi, wielki pisarzu — spytał Ramzes — co ty z tego rozumiesz? Co ty wiesz z tego? — Wszystko, co wasza dostojność rozkaże. I zaczął znowu od początku, ale już z pamięci.
Dnia piątego miesiąca Tot przywieziono do królewskich śpichrzów... — Dość! — zawołał rozgniewany książę i kazał im iść precz. Pisarze upadli na twarz, potem szybko zabrali zwoje papirusów, znowu upadli na twarz i pędem wynieśli się za drzwi. Książę wezwał do siebie nomarchę Ranuzera. Przyszedł z rękoma złożonymi na piersiach, ale spokojnym obliczem. Dowiedział się bowiem od pisarzów, że namiestnik nie może niczego dojść z raportów i że ich nawet nie wysłuchał. — Powiedz mi, wasza dostojność — zaczął następca — czy i tobie czytają raporty? — Co dzień. — I ty je rozumiesz? — Wybacz, najdostojniejszy panie, ale czyliż mógłbym rządzić nomesem, gdybym tego nie rozumiał? Książę stropił się i zamyślił. Może być, że naprawdę tylko on jest tak nieudolny? A wówczas w co się zamieni jego władza? Siądź, rzekł po chwili, wskazując Ranuzerowi krzesło. Siądź i opowiedz mi, w jaki sposób rządzisz nomesem. Dostojnik pobladł i oczy wywróciły mu się białkami do góry. Ramzes spostrzegł to i zaczął się tłumaczyć. Nie myśl, że nie ufam twej mądrości. Owszem, nie znam człowieka, który mógłby lepiej od ciebie sprawować władzę, ale jestem młody i ciekawy, co to jest sztuka rządzenia. Więc proszę cię, abyś mi udzielił okruchów z twych doświadczeń. Rządzisz nomesem, wiem o tem, a teraz wytłumacz mi, jak się robi rząd. Nomarcha odetchnął i zaczął, opowiem waszej dostojności cały bieg życia mego, abyś wiedział, jak ciężką mam pracę. Z rana, po kąpieli, składam ofiary bogu Amut, potem wołam skarbnika i wypytuję go, czy należycie zbierają się podatki dla jego świątobliwości. Gdy mówi, że tak, chwalę go. Gdy zaś powie, że ci, a ci nie zapłacili, wydają rozkaz, aby nieposłusznych uwięziono. Następnie wołam dozorcę królewskich stodół, aby wiedzieć, ile przybyło ziarna. Jeżeli dużo, chwalę go, jeżeli mało, każę dać plagi winnym. Później przychodzi wielki pisarz i mówi, czego z dóbr jego świątobliwości potrzebuje wojsko, urzędnicy i robotnicy, a ja każę wydać za pokwitowaniem. Gdy wyda mniej, chwalę go, jeżeli więcej, rozpoczynam śledztwo. Po południu przychodzą do mnie kupcy feniccy, którym sprzedają zboże, a do skarbu Faraona wnoszę pieniądze. Potem modlę się i zatwierdzam wyroki sądowe, nad wieczorem zaś policja donosi mi o wypadkach. Nie dalej jak onegdaj ludzie z mego nomesu wpadli na terytorium prowincji Ka i znieważyli posąg boga Sebaka. W sercu uradowałem się, nie jest to bowiem nasz patron. Wszakże skazałem kilku winnych na uduszenie, wielu do kopalń, a wszystkich na plagi. To też w nomesie moim panuje cisza i dobre obyczaje, a podatki spływają co dzień. Chociaż dochody Faraona zmniejszyły się i u was, wtrącił książę. Prawdę rzekłeś, panie, westchnął dostojny Ranuzer. Kapłani mówią, że bogowie rozgniewali się na Egipt za napływ cudzoziemców. Ja jednak widzę, że i bogowie nie gardzą fenickim złotem i drogiemi kamieniami. W tej chwili poprzedzony przez służbowego oficera wszedł na salę kapłan Mentezufis, aby zaprosić namiestnika i nomarchę na jakieś publiczne nabożeństwo. Obaj dostojnicy zgodzili się, a nomarcha Ranuzer okazał przytem tyle pobożności, że aż zadziwił księcia. Kiedy Ranuzer wśród ukłonów opuścił towarzystwo, namiestnik odezwał się do kapłana. Ponieważ, święty proroku, jesteś przy mnie zastępcą najczcigodniejszego Herhora, proszę cię więc, ażebyś mi wytłumaczył jedną rzecz, która serce moje napełnia troską. — Czy potrafię? — odparł kapłan. — Odpowiesz, bo napełnia cię mądrość, której jesteś sługą. Rozważ tylko, co ci rzeknę. Wiesz, po co wysłał mnie tutaj jego świątobliwość Faraon. — Ażebyś, książę, zapoznał się z bogactwami i rządami kraju — wtrącił Mentezufis. — Czynię to. Wypytuję nomarchów, oglądam kraj i ludzi, słucham raportów pisarzów, ale nic nie rozumiem, a to zatruwa mi życie i dziwi mnie. Bo kiedy mam do czynienia z wojskowością, wiem wszystko, ilu jest żołnierzy, koni, wozów, kiedy oficerowie piją lub zaniedbują służbę, a kiedy pełnią swoje obowiązki. Wiem też, co robić z wojskiem. Gdyby na równinie stał korpus nieprzyjacielski, a żeby go pobić, muszę wziąć dwa korpusy. Gdyby nieprzyjaciel stał w obronnej pozycji, nie wyruszyłbym bez trzech korpusów. Gdy wróg jest niewyćwiczony i walczy w bezładnych tłumach, przeciw jego tysiącowi mogę wystawić 500 naszych żołnierzy i pobiję go. Gdy strona przeciwna ma 1000 toporników i ja 1000, rzucę się na nich i pokonam, jeżeli będę miał do pomocy 100 procarzy. W wojsku, święty ojcze, ciągnął Ramzes, wszystko się widzi jak palce u własnych rąk i na każde pytanie ma się gotową odpowiedź, którą mój rozum ogarnia. Tymczasem w zarządzie nomesów ja nie tylko nic nie widzę, ale mam taki zamęt w głowie, że nieraz zapominam, po co tu przyjechałem. Odpowiedz mi zatem szczerze, jak kapłan i oficer, co to znaczy? Czy nomarchowie mnie oszukują, czy ja jestem nieudolny? Święty prorok zamyślił się.
Czy oni śmieliby oszukiwać waszą dostojność? Odparł. Nie wiem, bo nie przypatrywałem się ich czynom. Zdaje mi się jednak, że oni księciu dlatego nic nie mogą wytłumaczyć, ponieważ sami nic nie rozumieją. Nomarchowie i ich pisarze, ciągnął kapłan, są jak dziesiętnicy w wojsku. Każdy zna swoją dziesiątkę i zawiadamia o niej wyższych oficerów. Każdy też rozkazuje swojemu oddziałkowi. Ale ogólnego planu, jaki układają wodzowie armii, dziesiętnik nie zna. Naczelnicy nomesów i pisarze zapisują wszystko, cokolwiek zdarzy się w ich prowincji i te raporta przysyłają do stóp Faraona. Lecz dopiero Rada Najwyższa wydobywa z nich miód mądrości. Ależ ja właśnie chcę tego miodu, zawołał książę. Dlaczego mi nie dają? Mentezufis potrząsnął głową. Mądrość państwowa, rzekł, należy do tajemnic kapłańskich, więc może ją zdobyć tylko człowiek poświęcony bogom. Tymczasem wasza dostojność, pomimo wychowania przez kapłanów, jak najbardziej stanowczo usuwasz się od świątyń. Jak to, więc jeżeli nie zostanę kapłanem, nie objaśnicie mnie? Są rzeczy, które wasza dostojność możesz poznać i teraz, jako erpatre. Są, które poznasz jako faraon. Ale są i takie, o których może wiedzieć tylko arcykapłan. Każdy faraon jest arcykapłanem, przerwał książę. Nie każdy, a jeszcze i między arcykapłanami są różnice. Więc, zawołał rozgniewany następca, wy rząd państwa ukrywacie przede mną i ja nie będę mógł spełnić rozkazów mego ojca. To, mówił spokojnie Mentezufis, czego księciu potrzeba, możesz poznać, bo przecie masz najniższe święcenia kapłańskie. Rzeczy te jednak są ukryte w świątyniach za zasłoną, której nikt nie odważy się uchylić bez odpowiednich przygotowań. Ja uchylę. Niech bogowie bronią Egipt od takiego nieszczęścia, odparł kapłan, wznosząc ręce do góry. Czyliż wasza dostojność nie wiesz o tym, że piorun zabije każdego, kto bez odpowiednich nabożeństw dotknąłby zasłony? Każ książę zaprowadzić do świątyni jakiegoś niewolnika lub skazańca i niech tylko wyciągnie rękę, a natychmiast umrze. Bo wy go zabijecie. Każdy z nas umarłby tak samo jak najpospolitszy zbrodniarz, gdyby w świętokradzki sposób zbliżył się do ołtarzy. Wobec bogów, mój książę, faraon i kapłan tyle znaczy, co niewolnik. Więc cóż mam robić? Spytał Ramzes. Szukać odpowiedzi na swoją troskę w świątyni, oczyściwszy się przez modły i posty, odparł kapłan. Jak Egipt Egiptem, żaden władca w inny sposób nie zdobył mądrości państwowej. Pomyślę o tem, rzekł książę, choć widzę z tego, że i najczcigodniejszy Mefres, i ty, święty proroku, chcecie mnie wciągnąć w nabożeństwa jak mego ojca. Wcale nie. Jeżeli wasza dostojność jako faraon ograniczyłbyś się na komenderowaniu wojskiem, musiałbyś zaledwie kilka razy na rok brać udział w nabożeństwie. Jest okrutnego bóstwa i jego legionów widział dookoła siebie pustkę, ciszę i niewiadomość. Pod wpływem tych szamotań się z własnymi myślami zaczepił raz arcykapłana Mefresa. Powiedz mi, święty ojcze, któremu znana jest wszelka mądrość, dlaczego dochody państwa zmniejszają się i w jaki sposób można by je powiększyć? Arcykapłan wzniósł ręce do góry. Niech będzie błogosławiony, zawołał duch, który podszepnął ci, dostojny panie, takie myśli. O, bodajbyś poszedł śladami wielkich faraonów, którzy pokryli Egipt świątyniami, a za pomocą tam i kanałów zwiększyli obszar urodzajnych gruntów. Starzec był tak wzruszony, że zapłakał. Przede wszystkim, odparł książę, odpowiedz mi na to, o co pytam. Bo czyliż można myśleć o budowaniu kanałów i świątyń, gdy skarb jest pusty? Na Egipt spadło największe nieszczęście. Jego władcom grozi ubóstwo. To przede wszystkim należy zbadać i poprawić, a reszta znajdzie się. O tem, książę, dowiesz się tylko w świątyniach, u stóp ołtarzy, mówił arcykapłan. Tylko tam szlachetna ciekawość twoja może być zaspokojona. Ramzes rzucił się niecierpliwie. Przed oczyma waszej dostojności świątynie zasłaniają cały kraj, nawet skarb faraona. Jestem przecie kapłańskim uczniem, wychowałem się w cieniu świątyń, znam tajemnicze widowiska, na których przedstawiacie złość Seta, a śmierć i odradzanie się Ozyrysa. I cóż mi z tego? Gdy ojciec zapyta mnie, w jaki sposób napełnić skarbiec, nic nie odpowiem. Chyba powinienem bym go namawiać, ażeby jeszcze dłużej i częściej modlił się, niż to robi dotychczas. Bluźnisz, książę, bo nie znasz wysokich obrzędów religii. Gdybyś je poznał, odpowiedziałbyś na wiele pytań, które cię dręczą. A gdybyś widział to, co ja widziałem, uwierzyłbyś, że najważniejszą sprawą dla Egiptu jest podźwignąć jego świątynię i kapłanów. Starcy po raz drugi w życiu stają się dziećmi, pomyślał książę i przerwał rozmowę. Arcykapłan Mefres był zawsze bardzo pobożny, lecz w ostatnich latach posuwał się nawet do dziwactw w tym kierunku. Dobrze bym wyszedł, mówił do siebie Ramzes, oddawszy się w ręce kapłanów dla asystowania ich dziecinnym obrządkom.
A może Mefres kazałby i mnie całe godziny wystawać przed ołtarzem z podniesionymi rękoma, jak to sam podobno robi, spodziewając się cudów. W miesiącu Farmuti, koniec stycznia, początek lutego, książę pożegnał Otoesa, aby przenieść się do nomesu Hak. Podziękował nomarsze i panom za wspaniałe przyjęcie, ale w duszy miał smutek, czując, że nie wywiąże się z zadania, które włożył na niego ojciec. Odprowadzony przez rodzinę i dwór Otoesa, namiestnik z orszakiem swym przeprawił się na prawy brzeg Nilu, gdzie powitał go dostojny nomarcha Ranuzer z panami i kapłanami. Gdy książę stanął na ziemi Hak, kapłani podnieśli w górę posążki bożka Atmu, patrona prowincji. Urzędnicy padli na twarz, a nomarcha podał mu złoty sierp, prosząc, aby jako zastępca Faraona rozpoczął żniwo. W tej porze bowiem należało zbierać jęczmień. Ramzes przyjął sierp, ściął parę garści kłosów i spalił je z kadzidłem przed Bogiem, pilnującym granic. Po nim zrobił to samo nomarcha i wielcy panowie, a nareszcie zaczęli żniwo chłopi. Zbierali oni tylko kłosy, które pakowano w worki, słoma zaś zostawała w polu. Wysłuchawszy nabożeństwa, które znudziło go, książę stanął na dwukolnym wozie. Wysunął się orszak wojska, za nim kapłani, dwaj panowie prowadzili za uzdy konie następcy. Za następcą, na drugim wozie, jechał nomarcha Ranuzer, a za nim ogromny orszak panów i sług dworskich. Lud zgodnie z wolą Ramzesa nie wystąpił, lecz chłopi pracujący w polu na widok procesji upadli twarzami na ziemię. W ten sposób, przeszedłszy kilka pontonowych mostów rzuconych na odnogi Nilu i kanały, książę nad wieczorem dojechał do miasta Anu, stolicy prowincji. Przez kilka dni ciągnęły się uczty powitalne, składano namiestnikowi hołdy, przedstawiano mu urzędników. W końcu Ramzes zażądał przerwania uroczystości i prosił nomarchę o zaznajomienie go z bogactwami nomesu. Przegląd zaczął się nazajutrz i trwał parę tygodni. Co dzień na podwórze pałacu, w którym mieszkał następca, przychodziły rozmaite cechy rzemieślnicze pod komendą cechowych oficerów, aby okazać księciu swoje wyroby. Więc kolejno przeciągali fabrykanci broni z mieczami, włóczniami i toporami, fabrykanci instrumentów muzycznych z piszczałkami, trąbkami, bębnami i arfami. Po tych przyszedł wielki cech stolarski, który okazywał krzesła, stoły, kanapy, lektyki i wozy ozdobione bogatymi rysunkami, wykładane różnokolorowym drzewem, perłową masą i kością słoniową. Potem niesiono metalowe naczynia kuchenne, ruszty do ognisk, rożny, dwuuszne garnki i płytkie rynki z pokrywkami. Jubilerowie popisywali się cudnej piękności pierścieniami ze złota, bransoletami na ręce i nogi z elektronu, czyli mieszaniny złota i srebra, łańcuchami. Wszystko to kunsztownie rzeźbione, wysadzane drogimi kamieniami lub różnokolorową emalią. Zamknęli pochód garncarze, niosący przeszło 100 gatunków naczyń glinianych. Były tam wazy, garnki, misy, dzbany i kruże, najrozmaitszej formy i wielkości, pokryte malowidłami, ozdobione głowami zwierząt i ptaków. Każdy cech składał księciu ofiary ze swoich najpiękniejszych wyrobów. Zapełniły one dużą salę, choć nie było między nimi dwóch do siebie podobnych. Po skończeniu ciekawej, lecz i nużącej wystawy, jego dostojność Ranuzer spytał księcia, czy jest zadowolony. Następca zamyślił się. Piękniejsze rzeczy, odparł, widziałem chyba w świątyniach albo w pałacach mego ojca. Ponieważ jednak mogą kupować je tylko ludzie bogaci, więc nie wiem, czy skarb państwa ma z nich dość wielkie dochody. Nomarchę zdziwiła ta obojętność dla dzieł sztuki w młodym panu, a zaniepokoiła troska o dochody. Chcąc jednak zadowolić Ramzesa, zaczął od tej pory oprowadzać go po fabrykach królewskich. Więc jednego dnia zwiedzili młyny, gdzie niewolnicy w kilkuset żarnach i stępach przygotowywali mąkę. Byli w piekarniach, gdzie wypiekano chleb i suchary dla wojska, tudzież w fabryce, gdzie robiono konserwy z ryb i mięsa. Oglądali wielkie garbarnie i warsztaty sandałów, huty, gdzie topiono brąz na naczynia i oręże, potem cegielnie, cechy tkaczów i krawców. Zakłady te mieściły się we wschodniej części miasta. Ramzes z początku oglądał je ciekawie, ale bardzo prędko obrzydł mu widok robotników, którzy byli wystraszeni, chudzi, mieli chorowitą cerę i blizny od kijów na plecach. Od tej pory bawił krótko w fabrykach, wolał przypatrywać się okolicom miasta Anu. Daleko na wschodzie widać było pustynię, wśród której w roku zeszłym odbywały się manewry pomiędzy korpusem jego i Nitagera. Jak na dłoni widział gościniec, którym maszerowały jego pułki. Miejsce, gdzie z powodu znalezienia skarabeuszów machiny wojenne musiały skręcić na pustynię, a może nawet i to drzewo, na którym powiesił się chłop kopiący kanał. Z tamtego szczytu w towarzystwie Tutmozisa spoglądał na kwitnącą ziemię Gosen i złorzeczył kapłanom. A tam, między wzgórzami, spotkał Sarę, do której zapaliło się jego serce. Dziś jakie zmiany!
Już przestał nienawidzić kapłanów od czasu, gdy za sprawą Herhora dostał korpus i namiestnictwo. Sara zaś zobojętniała mu jako kochanka, lecz natomiast coraz żywiej obchodziło go dziecię, którego miała zostać matką. Co ona tam robi? Myślał książę. Już dawno nie miałem od niej wiadomości. A gdy tak patrzył na wschodnie wzgórza i rozpamiętywał niedawną przeszłość, stojący na czele jego świty nomarcha Ranuzer był przekonany, że książę spostrzegł jakieś nadużycia w fabrykach i medytuje nad sposobem ukarania go. Ciekawym, co on zobaczył, mówił w sobie dostojny nomarcha. Czy to, że połowę cegły sprzedano kupcom fenickim? Czy że 10 000 sandałów brakuje w składzie? Czy może jaki podły nędznik szepnął mu co o metalowych hutach? I serce Ranuzera napełnił wielki niepokój. Nagle książę odwrócił się do świty i wezwał Tutmozisa, który zawsze miał obowiązek znajdować się w pobliżu jego osoby. Tutmozis przybiegł. Następca odszedł z nim jeszcze dalej na stronę. Słuchaj, rzekł wskazując pustynię, widzisz ty te góry? Byliśmy tam zeszłego roku, westchnął dworak. Przypomniałem sobie Sarę. Zaraz spalę kadzidło bogom, zawołał Tutmozis, bom już myślał, że od czasu, gdy jesteś namiestnikiem, wasza dostojność zapomniałeś o swoich wiernych sługach. Książę popatrzył na niego i wzruszył ramionami. Wybierz, mówił, spośród darów, które mi złożono, wybierz kilka najpiękniejszych naczyń, sprzętów, tkanin, a nade wszystko bransolet i łańcuchów i zawieź to Sarze. Żyj wiecznie, Ramzesie, szepnął elegant, bo jesteś szlachetnym panem. Powiedz jej, ciągnął książę, że mam serce zawsze dla niej pełne łaski. Powiedz, że chcę, aby pilnowała swego zdrowia i dbała o dziecko, które ma przyjść na świat. Gdy zaś zbliży się czas rozwiązania, a ja spełnię rozkazy ojca mego, powiedz Sarze, że przyjedzie do mnie i osiądzie w mym domu. Nie mogę ścierpieć, ażeby matka mego dziecka tęskniła w samotności. Jedź, uczyń, com rzekł i wracaj z dobrymi wiadomościami. Tutmozis upadł na twarz przed szlachetnym władcą i natychmiast puścił się w drogę. Orszak księcia, nie mogąc odgadnąć treści rozmowy, zazdrościł Tutmozisowi łask pańskich, a dostojny Ranuzer czuł rosnący niepokój w swej duszy. Obym, mówił stroskany, obym nie potrzebował podnosić ręki na samego siebie i w kwiecie wieku osierocić domu. Po cóżem nieszczęsny, przywłaszczając sobie dobra jego świątobliwości Faraona, nie pomyślał o godzinie sądu. Twarz jego zrobiła się żółta i nogi chwiały się pod nim, ale książę, opanowany falą wspomnień, nie spostrzegł jego trwogi. Koniec rozdziału 22. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 23, tom 1. Teraz w mieście Anu nastąpił szereg uczt i zabaw. Dostojny Ranuzer wydobył z piwnic najlepsze wina, z trzech sąsiednich nomesów zjechały najpiękniejsze tancerki, najsławniejsi muzycy, najosobliwsi sztukmistrze. Książę Ramzes miał czas doskonale zapełniony. Z rana musztra wojsk i przyjęcia dygnitarzy, później uczta, widowiska, polowania i znowu uczta. Lecz w chwili, gdy nomarcha Haku był pewny, że namiestnik już znudził się kwestiami administracyjnymi i ekonomicznymi, książę wezwał go do siebie i spytał: Nomes waszej dostojności należy do najbogatszych w Egipcie? Tak, choć mieliśmy kilka lat ciężkich, odparł Ranuzer i znowu serce w nim zamarło, a nogi drżeć zaczęli cymularzy i kopaczy, inżynierowie lądowi i wodni, lekarze różnych chorób, oficerowie pułków robotniczych, pisarze policji, sędziowie, dozorcy więzienni, nawet paraszytowie i oprawcy. Po nich dostojny nomarcha przedstawił Ramzesowi jego własnych urzędników tej prowincji. Książę zaś z niemałym zdziwieniem dowiedział się, że w nomesie Aa i w mieście Sochem posiada osobnego woźnicę i łucznika, nosiciela tarczy, włóczni i topora, kilkunastu lektykarzy, kilku kucharzy, podczaszych, fryzjerów i wielu innych służebników odznaczających się przywiązaniem i wiernością, choć Ramzes wcale ich nie znał i nawet nie słyszał ich nazwisk. Zmęczony i znudzony jałowym przeglądem urzędników, książę upadł na duchu. Przerażała go myśl, że on nic nie pojmuje, że więc jest niezdolny do kierowania państwem. Lecz nawet przed samym sobą lękał się przyznać do tego, bo jeżeli nie potrafi rządzić Egiptem, a inni poznają się na tem, co mu pozostanie? Tylko śmierć. Ramzes czuł, że poza tronem nie ma dla niego szczęścia, że bez władzy nie mógłby istnieć.
lecz gdy parę dni odpoczął, o ile można było odpoczywać w chaosie dworskiego życia, znowu wezwał do siebie Otoesa i rzekł mu: prosiłem waszą dostojność, ażebyś mnie wtajemniczył w rządy swego nomesu. Zrobiłeś tak, pokazałeś mi kraj i urzędników, ale ja jeszcze nic nie wiem. Owszem, jestem jak człowiek w podziemiach naszych świątyń, który widzi dokoła siebie tyle dróg, że w końcu nie może wyjść na świat. Nomarcha zafrasował się. Co mam robić? Zawołał. Czego chcesz ode mnie, władco? Rzeknij tylko słowo, a oddam ci mój urząd, majątek, nawet głowę. A widząc, że książę łaskawie przyjmuje te zapewnienia, prawił dalej. W czasie podróży widziałeś lud tego nomesu. Powiesz, że nie byli to wszyscy. Zgoda. Każę, ażeby wyszła cała ludność, a jest jej mężów, kobiet, starców i dzieci około 200 000 sztuk. Z wierzchołka pylonu raczyłeś oglądać nasze terytorium, lecz jeżeli pragniesz, możemy z bliska obejrzeć każde pole, każdą wieś i ulicę miasta Sochem. Nareszcie pokazałem ci urzędników, między którymi prawda, że brakowało najniższych, ale wydaj rozkaz, a wszyscy staną jutro przed twoim obliczem i będą leżeli na brzuchach swych. Cóż mam więcej uczynić? Odpowiedz, dostojny panie. Wierzę ci, że jesteś najwierniejszy, odparł książę. Objaśnij mi więc dwie rzeczy. Jedną, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości Faraona? Drugą, co ty sam robisz w nomesie? Otoes zmieszał się, a książę prędko dodał: chcę wiedzieć, co tu robisz i jakimi sposobami, gdyż jestem młody i dopiero zaczynam rządy. Ale mądrość masz stuletniego starca, szepnął nomarcha. Godzi się więc, mówił książę, ażebym ja wypytywał doświadczonych, a ty, żebyś mi udzielał nauk. Wszystko pokażę waszej dostojności i opowiem, rzekł Otoes, ale trzeba nam wydostać się w miejsce, gdzie nie ma tej wrzawy. Istotnie w pałacu, który zajmował książę, na dziedzińcach wewnętrznych i zewnętrznych tłoczyło się takie mnóstwo ludzi jak na jarmarku. Jedli oni, pili, śpiewali, mocowali się lub gonili, a wszystko na chwałę namiestnika, którego byli sługami. Jakoż około 3:00 po południu nomarcha kazał wyprowadzić dwa konie, na których razem z księciem wyjechali z miasta na zachód. Dwór zaś został w pałacu i bawił się jeszcze weselej. Dzień był piękny, chłodny, ziemia okryta zielonością i kwieciem. Nad głowami jeźdźców rozlegały się śpiewy ptaków, powietrze było pełne woni. Jak tu przyjemnie, zawołał Ramzes, pierwszy raz od miesiąca mogę zebrać myśli. A już zacząłem wierzyć, że w mojej głowie osiedlił się cały pułk wozów wojennych i że od rana do nocy odbywa musztrę. Taki jest los mocarzy świata, odparł nomarcha. Stanęli na wzgórzu. U stóp ich leżała ogromna łąka, przecięta błękitną strugą. Na północy i na południu bieliły się mury miasteczek. Za łąką, aż do krańca horyzontu, ciągnęły się czerwone piaski pustyni zachodniej, od której niekiedy wiało tchnienie upalnego wiatru jak z pieca. Na łące pasły się niezliczone stada zwierząt domowych. Rogate i bezrogie woły, owce, kozły, osły, antylopy, nawet nosorożce. Tu i ówdzie było widać kępy moczarów, obrosłych roślinami wodnymi i krzakami, w których roiły się dzikie gęsi, kaczki, gołębie, bociany, ibisy i pelikany. Spojrzyj, panie, rzekł nomarcha, oto obraz naszego kraju Kenech, Egiptu. Ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń, zasypał go roślinnością i zwierzętami, ażeby mieć z nich pożytek. Potem dobry Bóg wziął na siebie ludzką postać i był pierwszym faraonem. A gdy poczuł, że mu ciało więdnie, opuścił je i wstąpił w swego syna, a następnie w jego syna. Tym sposobem Ozyrys żyje między nami od wieków jako faraon i ciągnie korzyści z Egiptu i z jego bogactw, które sam stworzył. Rozrósł się pan jak potężne drzewo. Konarami jego są wszyscy królowie egipscy, gałęźmi nomarchowie i kapłani, a gałązkami stan rycerski. Widzialny Bóg zasiada na tronie ziemskim i pobiera należny mu dochód z kraju. Niewidzialny przyjmuje ofiary w świątyniach i przez usta kapłanów opowiada swoją wolę. Mówisz prawdę, wtrącił książę. Tak jest napisano. Ponieważ Ozyrys Faraon, ciągnął nomarcha, nie może sam zajmować się ziemskim gospodarstwem, więc polecił czuwać nad swoim majątkiem nam, nomarchom, którzy z jego krwi pochodzimy. To jest prawda, rzekł Ramzes, nawet niekiedy słoneczny Bóg wciela się w nomarchę i daje początek nowej dynastii. Tak powstały dynastia memfiska, elefantyńska, tenebeńska, ksoicka. Rzekłeś, panie, mówił dalej Otoes, a teraz odpowiem na to, o co mnie pytałeś. Pytałeś, co ja tu robię w nomesie. Pilnuję majątku Ozyrysa Faraona i mojej w nim cząstki. Spojrzyj na te stada. Widzisz różne zwierzęta.
Jedne dają mleko, inne mięso, inne wełnę i skóry. Podobnie ludność Egiptu, jedni dostarczają zbóż, inni wina, tkanin, sprzętów, budynków. Moją zaś rzeczą jest pobrać od każdego, co winien, i złożyć u stóp Faraona. W dozorowaniu tak licznych stad sam nie podołałbym, więc wybrałem sobie czujne psy i mądrych pasterzów. Jedni doją zwierzęta, strzygą, zdejmują z nich skóry. Inni pilnują, aby złodziej nie pokradł ich lub nie poszarpał drapieżnik. Podobnież z nomesem, nie zdążyłbym zebrać wszystkich podatków i ustrzec ludzi od złego, więc mam urzędników, którzy robią, co jest słuszne, a mnie składają rachunki ze swoich czynności. Wszystko jest prawdą, przerwał książę, znam to i rozumiem, lecz nie mogę dojść, dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości, chociaż tak są pilnowane. Chciej przypomnieć sobie, wasza dostojność, odparł nomarcha, że Bóg Set, choć jest rodzonym bratem słonecznego Ozyrysa, nienawidzi go, walczy z nim i psuje wszelkie jego dzieła. On zsyła śmiertelne choroby na ludzi i bydło. On sprawia, że przybór Nilu jest za mały lub zanadto gwałtowny. On na Egipt w porze gorącej rzuca tumany piasków. Gdy rok jest dobry, Nil dosięga pustyni. Gdy zły, pustynia przychodzi do Nilu, a wówczas i dochody królewskie muszą być mniejsze. Spojrzyj, wasza cześć, mówił wskazując łąkę. Liczne są te stada, ale za mojej młodości były liczniejsze. A kto temu winien? Nikt inny, tylko Set, któremu nie oprą się ludzkie siły. Ta łąka, dziś ogromna, była niegdyś jeszcze większą. I z tego miejsca nie widywano pustyni, która nas dziś przeraża. Gdzie bogowie walczą, człowiek nie poradzi. Gdzie Set zwycięża Ozyrysa, któż mu zabiegnie drogę? Dostojny Otoes skończył. Książę zwiesił głowę. Niemało nasłuchał się on w szkołach o łasce Ozyrysa i niegodziwościach Seta i jeszcze dzieckiem będąc gniewał się, że z Setem nie zrobiono ostatecznych rachunków. Jak ja urosnę, myślał wówczas, a udźwignę włócznię, poszukam Seta i spróbujemy się. I oto patrzał dziś na niezmierny obszar piasków, państwo złowrogiego boga, który umniejszał dochody Egiptu, ale o walce z nim nie myślał, bo jak tu walczyć z pustynią? Można ją tylko omijać albo w niej zginąć. Koniec rozdziału 21. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 22, tom 1. Pobyt w nomesie Aa tak zmęczył następcę tronu, że dla odpoczynku i zebrania myśli kazał zaprzestać wszelkich uroczystości na swoją cześć i zapowiedział, aby w czasie podróży ludność nigdzie nie występowała z powitaniami dla niego. Orszak książęcy dziwił się, nawet trochę gorszył, ale rozkaz wykonano i Ramzes znowu odzyskał trochę spokojności w życiu. Miał teraz czas do musztrowania żołnierzy, co było jego najmilszym zajęciem, i mógł nieco skupić myśli zwichrzone. Zamknięty w najodleglejszym kącie pałacu, książę począł zastanawiać się, o ile spełnił rozkazy ojca. Własnymi oczyma obejrzał nomes Aa, jego pola, miasteczka, ludność i urzędników. Sprawdził też, że wschodni brzeg prowincji uległ najazdowi pustyni. Spostrzegł, że ludność robocza jest obojętna i głupia, że robi tylko to, co jej każą, a i to niechętnie. Wreszcie przekonał się, że naprawdę wiernych i kochających poddanych znaleźć można tylko wśród arystokracji. Są oni bowiem albo spokrewnieni z rodem faraonów, albo należą do stanu rycerskiego i są wnukami żołnierzy, którzy walczyli pod Ramzesem Wielkim. W każdym razie ci ludzie szczerze garnęli się do dynastii i gotowi byli służyć jej z prawdziwym zapałem, nie jak chłopi, którzy, odkrzyczawszy powitanie, czym prędzej biegli do swoich świń i wołów. Główny jednak cel posłannictwa był nierozstrzygnięty. Ramzes nie tylko jasno nie widział przyczyny zmniejszenia się królewskich dochodów, ale nawet nie umiał sformułować pytania, dlaczego jest źle i jak poprawić złe. Czuł tylko, że legendowa wojna boga Seta z bogiem Ozyrysem niczego nie wyjaśnia i wcale nie podaje środków zaradczych. Książę zaś, jako przyszły faraon, chciał mieć wielkie dochody, takie jak dawni władcy Egiptu. I kipiał gniewem na samą myśl, że wstąpiwszy na tron może być równie ubogim jak ojciec, jeżeli nie uboższym. Nigdy, wołał książę, zaciskając pięści. Dla powiększenia królewskich majątków był gotów rzucić się z mieczem na samego boga Seta i tak porąbać go w kawały, jak on zrobił to ze swym bratem Ozyrysem. Ale zamiastwach, bo w innych razach zastępowaliby cię arcykapłani. Lecz jeśli chcesz poznać tajemnice świątyń, musisz składać cześć bogom, gdyż oni są źródłem mądrości.
Koniec rozdziału 23. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 24, tom 1. Teraz już Ramzes wiedział, że albo nie spełni rozkazu Faraona, albo musi poddać się woli kapłanów, co go przejmowało gniewem i niechęcią do nich. Nie śpieszył się więc do tajemnic ukrytych w świątyni. Miał jeszcze czas na posty i pobożne zajęcia. Ten zaś gorliwszy zaczął brać udział w ucztach, jakie na jego cześć wyprawiano. Właśnie powrócił Tutmozis, mistrz we wszelkiej zabawie, i przywiózł księciu dobre wiadomości od Sary. Była zdrowa i pięknie wyglądała, co dziś mniej już obchodziło Ramzesa. Lecz kapłani postawili jego przyszłemu dziecku tak dobry horoskop, że książę był zachwycony. Twierdzili na pewno, że dziecko będzie synem, bardzo obdarowanym od bogów, i jeżeli ojciec będzie go kochał, osiągnie w życiu wielkie zaszczyty. Książę śmiał się z drugiej części tej przepowiedni. Dziwna ich mądrość, mówił do Tutmozisa. Wiedzą, że będzie syn, o czym ja nie wiem, choć jestem ojcem, a wątpią, czy go będę kochał, choć łatwo zgadnąć, że kochałbym to dziecię, nawet gdyby było córką. A o zaszczyty dla niego niech będą spokojni, ja się tym zajmę. W miesiącu Pachono, styczeń-luty, następca przejechał do nomesu Ka, gdzie był podejmowany przez nomarchę Sofra. Miasto Anu leżało o 7 godzin pieszej drogi od Atribis, ale książę przez 3 dni odbywał tę podróż. Na myśl o modlitwach i postach, jakie czekały go przy wtajemniczaniu się w sekreta świątyń, Ramzes czuł coraz większą ochotę do zabaw. Jego orszak odgadł to, więc następowała uciecha po uciesze. Znowu na gościńcach, którymi przejeżdżał do Atribis, ukazały się tłumy ludu z okrzykami, kwiatami i muzyką. Szczególnie pod miastem zapał dosięgnął szczytu. Zdarzyło się nawet, że jakiś olbrzymi robotnik rzucił się pod wóz namiestnika, a gdy Ramzes zatrzymał konie, z gromady wystąpiło kilkanaście młodych kobiet i cały wóz oplotły mu kwiatami. Oni jednak kochają mnie, pomyślał książę. W prowincji Ka już nie zapytywał nomarchy o dochód Faraona, nie zwiedzał fabryk, nie kazał sobie czytać raportów. Wiedział, że niczego nie zrozumie, więc odłożył te zajęcia do czasu, gdy będzie wtajemniczonym. Tylko raz, gdy zobaczył, że świątynia boga Sebaka stoi na wysokim wzgórzu, oświadczył chęć wejścia na jej pylon i obejrzenia okolicy. Dostojny Sotra natychmiast spełnił wolę następcy, który znalazłszy się na wieży, spędził parę godzin z wielką uciechą. Prowincja Ka była to żyzna równina. Kilkanaście kanałów i odnóg nilowych przecinało ją we wszystkich kierunkach, niby sieć skręcona ze srebrnych i lazurowych sznurów. Melony i pszenica siana w listopadzie już dojrzewała. Na polach gęsto roili się nadzy ludzie, którzy zbierali ogórki lub sieli bawełnę. Ziemia była pokryta budynkami, które na kilkunastu punktach skupiały się mocniej i tworzyły miasteczka. Większość domów, osobliwie tych, które leżały wśród pól, były to gliniane lepianki, przykryte słomą i palmowymi liśćmi. Za to w miastach domy były murowane, o płaskich dachach, i wyglądały jak białe sześciany, podziurawione w miejscach, gdzie były drzwi i okna. Bardzo często na jednym takim sześcianie stał drugi nieco mniejszy, a na tym trzeci jeszcze mniejszy, i każde piętro wymalowane było innym kolorem. Pod ognistym słońcem Egiptu domy te wyglądały jak wielkie perły, rubiny i szafiry rozrzucone wśród zieleni pól, otoczone palmami i akacjami. Z tego miejsca Ramzes spostrzegł zjawisko, które go zastanowiło. Oto w pobliżu świątyni domy były najpiękniejsze, a w polach kręciło się najwięcej ludności. Folwarki kapłanów są najbogatsze, przypomniał sobie i jeszcze raz przebiegł oczyma świątynie i kaplice, których zwierzy było widać kilkanaście. Ponieważ jednak pogodził się z Herhorem i potrzebował usług od kapłanów, więc nie chciał dłużej zajmować się tą sprawą. W ciągu następnych dni dostojny Sofra urządził dla księcia szereg polowań, posuwając się od miasta Atribis ku wschodowi. Nad kanałami strzelano do ptaków z łuku, chwytano je w ogromne potrzaski z sieci, które od razu zgarniały po kilkanaście sztuk, albo na latających swobodnie wypuszczano sokoły. Gdy zaś orszak księcia wkroczył do wschodniej pustyni, zaczęły się wielkie łowy z psami i panterą na czworonożne zwierzęta, których w ciągu kilku dni zabito i schwytano paręset sztuk. Gdy dostojny Sofra spostrzegł, że książę ma już dość zabaw pod otwartym niebem i noclegów w namiotach, przerwał polowanie i najkrótszymi drogami zawrócił swoich gości do Atribis. Stanęli tu o 4:00 po południu, a nomarcha zaprosił wszystkich do swego pałacu na ucztę. Sam zaprowadził księcia do łazienki, asystował przy kąpieli i z własnej skrzyni wydobył wonności do namaszczenia Ramzesa.
Potem dozorował fryzjera, który porządkował włosy namiestnikowi. Wreszcie, ukląknąwszy na podłodze, błagał księcia o łaskawe przyjęcie od niego nowych szat. Była tam świeżo utkana koszula, pokryta haftem, fartuch wyszyty perłami i płaszcz przetykany złotem, bardzo mocny, ale tak delikatny, że można go było zamknąć w dwóch rękach. Następca łaskawie przyjął to, oświadczając, że jeszcze nigdy nie otrzymał tak pięknego podarunku. Słońce już zaszło i nomarcha zaprowadził księcia do sali balowej. Był to duży dziedziniec otoczony kolumnadą, wyłożony mozaiką. Wszystkie ściany były pokryte malowidłami, przedstawiającymi sceny z życia przodków Sofry, a więc wojny, morskie podróże i polowania. Nad budynkiem tym, zamiast dachu, unosił się olbrzymi motyl z różnobarwnymi skrzydłami, które poruszali ukryci niewolnicy dla odświeżenia powietrza. W brązowych kagańcach przybitych do kolumn płonęły jasne pochodnie, wydzielając z siebie pachnące dymy. Sala podzieliła się na dwie części. Jedna była pusta, druga zapełniona stolikami i krzesłami dla biesiadników. W głębi wznosił się pomost, na którym, pod kosztownym namiotem z rozsuniętymi ścianami, stał stolik i kanapa dla Ramzesa. Przy każdym stoliku znajdowały się wielkie wazony z palmami, akacjami i figami. Stół następcy otoczono roślinami iglastymi, które w sali rozlewały woń balsamiczną. Zgromadzeni goście powitali księcia radosnym okrzykiem, a gdy Ramzes zajął miejsce pod baldachimem, skąd był otwarty widok na całą salę, orszak jego zasiadł do stołów. Odezwały się arfy i zaczęły wchodzić damy w bogatych muślinowych szatach z odsłonionymi piersiami, błyszczące od klejnotów. Cztery najpiękniejsze otoczyły Ramzesa, inne zasiadły obok dostojników jego orszaku. W powietrzu unosiła się woń róż, konwalii i fiołków, a książę poczuł, że mu tętna biją w skroniach. Niewolnicy i niewolnice w koszulach białych, różowych i błękitnych zaczęli roznosić ciastka, pieczony drób i zwierzynę, ryby, wino i owoce, tudzież wieńce z kwiatów, które biesiadnicy kładli na głowy. Ogromny motyl coraz szybciej wachlował skrzydłami, a w pustej połowie sali rozpoczęło się widowisko. Po kolei występowały tancerki, gimnastycy, błazny, kuglarze i fechmistrze. Gdy zaś który okazał niezwykły dowód zręczności, widzowie rzucali mu kwiaty ze swoich wieńców lub złote pierścienie. Kilka godzin ciągnęła się uczta przeplatana krzykami na cześć księcia, nomarchy i jego rodziny. Ramzesa, który w postawie półleżącej siedział na łóżku okrytym lwią skórą ze złotymi szponami, obsługiwały cztery damy. Jedna wachlowała go, druga zmieniała mu wieńce na głowie, dwie inne przysuwały potrawy. Pod koniec uczty ta z nich, z którą książę najchętniej rozmawiał, przyniosła mu kielich wina. Ramzes wychylił połowę, resztę podał jej, a gdy wypiła, pocałował ją w usta. Wówczas niewolnicy szybko zaczęli gasić pochodnie, motyl przestał poruszać skrzydłami, a w sali zrobiła się noc i cisza, przerywana nerwowym śmiechem kobiet. Nagle rozległy się prędkie stąpania kilku ludzi i straszny krzyk — Puśćcie mnie! — wołał ochrypły głos męski. — Gdzie jest następca? Gdzie namiestnik? W sali zagotowało się, kobiety płakały przerażone, mężczyźni wołali — Co to jest? Zamach na następcę! Hej, warta! Słychać było dźwięk tłuczonych naczyń i trzaski krzeseł. — Gdzie jest następca? — ryczał obcy człowiek. — Warta, brońcie następcy! — odpowiedziano z sali. — Zapalcie światło! — odezwał się młodzieńczy głos następcy. — Kto mnie szuka? Tu jestem! Wniesiono pochodnie. Na sali piętrzyły się wywrócone i połamane sprzęty, między którymi kryli się biesiadnicy. Na estradzie książę wydzierał się kobietom, które krzycząc oplatały mu ręce i nogi. Obok księcia Tutmozis, w potarganej peruce, z brązowym dzbanem w ręku, gotów był walić w łeb każdego, który by się zbliżył. We drzwiach sali ukazało się kilku żołnierzy z obnażonymi mieczami. — Co to jest? Kto tu jest? — wołał przerażony nomarcha. Wreszcie spostrzeżono sprawcę zamętu. Jakiś olbrzym, nagi, pokryty błotem, z krwawymi pręgami na plecach, klęczał na schodach estrady i wyciągał ręce do następcy. — Oto morderca! — wrzasnął nomarcha. — Bierzcie go! Tutmozis podniósł swój dzban. Ode drzwi przybiegli żołnierze. Poraniony człowiek upadł twarzą na schody, wołając — Miłosierdzia, słońce Egiptu! Już mieli go schwycić żołnierze, gdy Ramzes, wydarłszy się kobietom, zbliżył się do nędzarza. — Nie dotykajcie go! — zawołał Ramzes na żołnierzy. — Czego chcesz, człowieku? — Chcę ci powiedzieć o naszych krzywdach, panie. W tej chwili Sofra, zbliżywszy się do księcia, szepnął — To Hyksos! Spójrz, wasza dostojność, na jego kudłatą brodę i włosy. Jego wreszcie zuchwalstwo, z jakim się tu wdarł, dowodzi, że zbrodniarz ten nie jest urodzonym Egipcjaninem. — Kto jesteś? — spytał książę. — Jestem Bakura, robotnik z pułku kopaczy w Sochem. Nie mamy teraz zajęcia, więc nomarcha Otoes kazał nam...
To pijak i wariat, szeptał wzburzony Sofra. Jak on przemawia do ciebie, panie? Książę tak spojrzał na nomarchę, że dygnitarz, zgięty w pół, cofnął się. Co wam rozkazał dostojny Otoes? Pytał namiestnik Bakury. Kazał nam, panie, chodzić brzegiem Nilu, pływać po rzece, stawać przy gościńcach i robić zgiełk na twoją cześć. I obiecał, że za to wyda nam, co się należy, bo, panie, my już 2 miesiące nie dostawaliśmy nic, ani placków jęczmiennych, ani ryb, ani oliwy do namaszczania ciała. Cóż wy na to, dostojny panie? Zapytał książę nomarchy. Niebezpieczny pijak, brzydki kłamca, odparł Sofra. Jaki żeście to zgiełk robili na moją cześć? Jak... Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom 1. Podróż księcia następcy zaczęła się w najpiękniejszej porze roku, w miesiącu Fanemut, koniec grudnia, początek stycznia. Woda spadła do połowy wysokości, odsłaniając coraz nowe płaty ziemi. Od Tebów płynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą. W Dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano łubin, len, jęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe. Odprowadzony do przystani memfijskiej przez kapłanów, najwyższych urzędników państwa, gwardię jego świątobliwości Faraona i tłumy ludu, książę namiestnik Ramzes wszedł do złocistej barki około 10 rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, 20 żołnierzy robiło wiosłami, zaś pod masztem i na obu końcach łodzi zajęli miejsce najlepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, drudzy komenderowali wioślarzami, inni nadawali kierunek statkowi. Ramzes zaprosił do swej barki najczcigodniejszego kapłana Memfresa i świętego ojca Mentezufisa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu władzy. Wezwał też dostojnego nomarchę Memfisu, który księcia odprowadzał do granic swej prowincji. Na 500 kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dostojnika Otoesa, który był nomarchą Aa, prowincji sąsiadującej z Memfisem. Zaś za księciem uszykowały się niezliczone statki zajęte przez dwór, kapłanów, oficerów i urzędników. Żywność i służba odjechały wcześniej. Nil do Memfisu płynie między 2 pasmami gór. Dalej góry skręcają na wschód i zachód, a rzeka dzieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką równinę. Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Mefresem. W tej chwili jednak zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wyjść spod namiotu i ukazać się ludowi. Lecz wrzawa zamiast zmniejszać się rosła. Na obu brzegach stały i wciąż zwiększały się tłumy półnagich wyrobników lub odzianych w świąteczne szaty mieszczan. Bardzo wielu miało wieńce na głowach, prawie wszyscy zielone gałązki w rękach. Niektóre grupy śpiewały, wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki fletów. Gęsto ustawione wśród rzeki żurawie z kubłami próżnowały. Natomiast krążył po Nilu rój drobnych czółenek, których osady rzucały kwiaty pod barkę następcy. Niektórzy sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem. Ależ oni tak mnie pozdrawiają, jak jego świątobliwość, myślał książę. I wielka duma opanowała jego serce na widok tylu strojnych statków, które mógł zatrzymać jednym skinieniem, i tych tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje zajęcia i narażali się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spojrzeć w jego boskie oblicze. Szczególnie upajał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu, nie ustający ani na chwilę. Krzyk ten napełniał mu pierś, uderzał do głowy, podnosił go. Zdawało się księciu, że gdyby skoczył z pomostu, nawet nie dosięgnąłby wody, gdyż zapał tłumu porwałby go i uniósł nad ziemię jak ptaka. Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi. Postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i książę spostrzegł coś, czego się nie spodziewał. Podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskały i śpiewały, w dalszych widać było kije gęsto i szybko spadające na niewidzialne grzbiety. Zdziwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy Memfisu. Spojrzyj, no wasza dostojność, tam kije są w robocie? Nomarcha przysłonił ręką oczy, szyja poczerwieniała mu. Wybacz, najdostojniejszy panie, ale ja źle widzę. Biją, z pewnością biją, powtarzał książę. To jest możliwe, odparł nomarcha. Zapewne policja schwytała bandę złodziei. Niezbyt zadowolony, następca poszedł na tył statku, między inżynierów, którzy nagle skręcili ku środkowi rzeki i z tego punktu spojrzał ku Memfisowi. Brzegi w górze Nilu były prawie puste, czółenka znikły, żurawie czerpiące wodę pracowały, jak gdyby nic nie zaszło.
Już skończyła się uroczystość? Zapytał książę jednego z inżynierów, wskazując w górę rzeki. Tak, ludzie wrócili do roboty, odparł inżynier. Bardzo prędko. Muszą odzyskać czas stracony, rzekł nieostrożny inżynier. Następca drgnął i bystro spojrzał na mówiącego, lecz wnet uspokoił się i wrócił pod namiot. Okrzyki nic go już nie obchodziły. Był pochmurny i milczący. Po wybuchu dumy uczuł pogardę dla tłumu, który tak prędko przechodził od zapału do żurawi czerpiących błoto. W tej okolicy Nil zaczyna dzielić się na odnogi. Statek naczelnika Nomesu A skręcił ku zachodowi i po godzinnej jeździe przybił do brzegu. Tłumy były jeszcze liczniejsze aniżeli pod Memfisem. Ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią. Między ludem coraz częściej można było napotkać obce twarze i ubiory. Gdy książę wysiadł na ląd, zbliżyli się kapłani z baldachimem, a dostojny nomarcha Otoes rzekł do niego: bądź pozdrowiony, namiestniku boskiego faraona w granicach Nomesu A. Na znak łaski swej, która jest dla nas niebieską rosą, zechciej złożyć ofiarę bogu Ptah, który jest naszym patronem, i przyjmij pod swoją opiekę i władzę ten Nomes z jego świątyniami, urzędnikami, ludem, bydłem, zbożem i wszystkim, co się tu znajduje. Następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów, pachnących, uróżowanych, ubranych w szaty haftowane złotem. Byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy, miejscowa arystokracja. Ramzes przypatrywał im się z uwagą. Aha, zawołał, zdawało mi się, że czegoś brakuje tym panom i już widzę. Oni nie mają peruk. Ponieważ ty, najdostojniejszy panie, nie używasz peruki, więc i nasza młodzież ślubowała sobie nie nosić tego stroju, odparł nomarcha. Po tym objaśnieniu jeden z młodych ludzi stanął za księciem z wachlarzem, drugi z tarczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód. Następca szedł pod baldachimem, przed nim kapłan z puszką, w której paliły się kadzidła, i kilka młodych dziewcząt rzucających róże na ścieżkę, którą książę miał przechodzić. Lud w świątecznych strojach z gałązkami w rękach tworzył szpaler i krzyczał, śpiewał lub padał na twarz przed zastępcą faraona. Ale książę spostrzegł, że mimo głośnych oznak radości, twarze są martwe i zakłopotane. Zauważył też, że tłum jest podzielony na grupy, którymi dyrygują jacyś ludzie, i że uciecha odbywa się na komendę. I znowu uczuł w sercu chłód pogardy dla tego motłochu, który nawet cieszyć się nie umie. Zwolna orszak zbliżył się do murowanej kolumny, która odgraniczała Nomes A od Nomesu Memfijskiego. Na kolumnie z trzech stron znajdowały się napisy dotyczące rozległości, ludności i liczby miast prowincji. Z czwartej strony stał posąg bożka Ptah, okręconego od stóp do piersi w powijaki, w zwykłym czepcu na głowie, z laską w ręku. Jeden z kapłanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kadzidłem. Następca, odmawiając przepisane modlitwy, wyciągnął kadzielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się skłonił. Okrzyki ludu i kapłanów wzmogły się jeszcze bardziej, choć między arystokratyczną młodzieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogodzenia się z Herhorem okazywał wielki szacunek bogom i kapłanom, lekko zmarszczył brwi i w jednej chwili młodzież zmieniła postawę. Wszyscy spoważnieli, a niektórzy upadli na twarz przed kolumną. Zaprawdę, pomyślał książę, ludzie szlachetnego urodzenia lepsi są aniżeli ten motłoch. Cokolwiek czynią, sercem czynią, nie jak ci, którzy wrzeszcząc na moją cześć radzi, by jak najprędzej wrócić do swoich dóbr i warsztatów. Teraz lepiej niż kiedykolwiek zmierzył odległość, jaka istniała pomiędzy nim a prostakami, i zrozumiał, że tylko arystokracja jest klasą, z którą łączyła go wspólność uczuć. Gdyby nagle znikli ci strojni młodzieńcy i piękne kobiety, których płonące spojrzenia śledzą każdy jego ruch, ażeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy, gdyby ci znikli, książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotniejszym aniżeli w pustyni. 8 murzynów przyniosło lektykę ozdobioną nad baldachimem strusiemi piórami i książę, wsiadłszy w nią, udał się do stolicy Nomesu, Sochem, gdzie zamieszkał w rządowym pałacu. Pobyt Ramzesa w tej prowincji, o kilka mil zaledwie oddalonej od Memfisu, ciągnął się miesiąc. Cały zaś ten czas upłynął mu na przyjmowaniu próśb, odbieraniu hołdów, na prezentacjach urzędników i ucztach. Uczty odbywały się podwójne. Jedne w pałacu, w których brała udział tylko arystokracja, drugie w dziedzińcu zewnętrznym, gdzie pieczono całe woły, zjadano setki sztuk chleba i wypijano setki dzbanów piwa. Tu raczyła się służba książęca i niżsi urzędnicy Nomesu. Ramzes podziwiał hojność nomarchy i przywiązanie wielkich panów, którzy dniem i nocą otaczali namiestnika, czujni na każde jego skinienie i gotowi spełniać rozkazy.
Nareszcie, zmęczony zabawami, książę oświadczył dostojnemu Otoesowi, że chce bliżej poznać gospodarstwo prowincji. Taki bowiem otrzymał rozkaz od jego świątobliwości Faraona. Życzeniu stało się zadość. Nomarcha poprosił księcia, aby usiadł do lektyki, niesionej tylko przez dwóch ludzi, i z wielkim orszakiem zaprowadzono go do świątyni bóstwa Hator. Tam orszak został w przysionku, a nomarcha kazał tragarzom wnieść księcia na szczyt jednego z pylonów i sam mu towarzyszył. Ze szczytu sześciopiętrowej wieży, skąd kapłani obserwowali niebo i za pomocą kolorowych chorągwi porozumiewali się z sąsiednimi świątyniami w Memphis, Atribis i Anu, wzrok ogarniał w kilkumilowym promieniu prawie całą prowincję. Z tego też miejsca dostojny Otoes pokazywał księciu, gdzie leżą pola i winnice Faraona, który kanał oczyszcza się obecnie, która tama ulega naprawie, gdzie znajdują się piece do topienia bronzu, gdzie śpichlerze królewskie, gdzie bagna zarosłe lotosem i papirusem, które pola są zasypane piaskiem i tak dalej. Ramzes był zachwycony pięknym widokiem i gorąco podziękował Otoesowi za doznaną przyjemność. Lecz gdy wrócił do pałacu i wedle rady ojca zaczął notować wrażenia, przekonał się, że jego wiadomości o ekonomicznym statusie Nomesu Aa nie rozszerzyły się. Po kilku dniach znowu zażądał od Otoesa wyjaśnień dotyczących administracji prowincją. Wówczas dostojny pan kazał zgromadzić się wszystkim urzędnikom i przedefilować przed księciem, który w głównym dziedzińcu siedział na wzniesieniu. Więc przesuwali się około namiestnika wielcy i mali podskarbiowie, pisarze od zbóż, wina, bydła i tkanin, naczelnicy